Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Paweł Korzeniowski, autor dwóch, a lada moment trzech książek poświęconych, znaczy między innymi, tak, bo oczywiście ma inne rzeczy na swoim koncie, ale tutaj będziemy rozmawiali głównie o tym. Autor obecnie dwóch, a lada moment trzech książek poświęconych bitwie na Półwyspie Gallipoli. Witam Cię serdecznie. I może na początek parę słów o sobie, jakie studia skończyłeś, czym się zajmujesz, jakie są Twoje zainteresowania badawcze i jak to się stało, że Cię zainteresowała historia wojskowa. Cześć, witam serdecznie, witam Ciebie, witam Twoich widzów. Dzięki za zaproszenie. Już po mojej stronie. Dobra, parę słów o sobie. Pochodzę z Rzeszowa, jestem typowym rzeszowiakiem. Całe życie spędziłem w Rzeszowie i moja kariera związana jest z Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie skończyłem studia i historyczne, i politologiczne, a więc jestem takim trochę miksem zainteresowań historycznych i politologicznych. Do dzisiaj gdzieś tam ta politologia mi się obija uszy, bo interesuję się głównie historią wojskową, ale takie kwestie związane z bezpieczeństwem, z współczesną wojskowością gdzieś tam mi się w tle przybijają. Staram się nie tracić kontaktu z tym. I chyba to jest dobre, żebyśmy my jako historycy mieli troszkę taki dystans i nie cały czas siedzieli w takiej jednej wąskiej tematyce, tylko troszeczkę starali się szerzej pewne kwestie badać, bo to nam daje perspektywę. Oczywiście, tutaj przerwę. Zdecydowanie do konfliktów po 45 jak najbardziej Ci się to przyda i liczę, że jakoś w tym kierunku prędzej czy później Cię pociągnie. Mam nadzieję, nie że w kwestii ubrania munduru, tak? Bo to różnie może być w najbliższym czasie, robi się gorąco, ale po prostu to, że często politolodzy się wypowiadają na temat wojskowości, tak? I widzę po prostu ich całkowitą ignorancję mniej więcej, tak? I to jest po prostu bardzo bolesne. A z drugiej strony ja jako historyk no na kwestiach politycznych zupełnie się nie wyznaje, tak? Jakiekolwiek próby oceny sytuacji geopolitycznej z mojej strony to jest po prostu porażka i katastrofa, tak? Już wolę te swoje strzałki na mapie, więc tutaj jesteś do tego predestynowany, tak? Więc mam nadzieję, że te kierunki rozwiniesz i wykorzystasz właśnie to połączenie, którego no widzę, po sobie widzę, że mi brakuje, tak? A po politologach to zdecydowanie, tak? To jeszcze bardziej. Powiem Ci, że no, teraz widzimy, prawda, od miesiąca wojna na Ukrainie, bo nagrywamy końcem marca 2022 roku, to widzimy w internecie, nagle wszyscy się znali niedawno na COVID-zie, teraz się wszyscy znają, prawda, na wojskowości, prawda, więc to jest, to boli czasem, jak człowiek czyta pewne rzeczy, to boli. Powiem Ci, że to takie połączenie politologii z tą historią wojskową, nie chcę się za eksperta teraz uważać, ale pozwala mi gdzieś tam troszkę głębiej oceniać to, co widzimy na przykład, prawda, w tym takim szumie informacyjnym. Tym bardziej, że od lat my współpracujemy w Rzeszowie z Lwowem. To kwestia geografii jest oczywista. Głównie na polu historycznym z Uniwerkiem w Lwowie, ale też mamy współpracę z Narodową Akademią Wojsk Lądowych w Lwowie. My tam od 2012 roku regularnie robiliśmy konferencje na zmianę poświęcone takim kwestiom historyczno-wojskowym i współczesnym aspektom bezpieczeństwa. Także to jest fajna rzecz, bo kontakt, ja jestem cywilem, to zakładam też. Ja też, oczywiście, szeregowy bez przeszkolenia ten. natomiast powiem Ci tak, kontakt z ludźmi z mundurem jest bardzo ważny, bo nie wiem, jak ja zaczynałem przygodę z wojskowością, to nie rozróżniałem dawno temu, 20 lat powiedzmy temu, nie rozróżniałem za bardzo takich pojęć jak, nie wiem, uderzenie, natarcie, atak, kontratak, prawda, i tak dalej. Mieszałem te pojęcia i w pewnym momencie jeden już niestety nieżyjący człowiek w mundurze wziął mnie na jednej z konferencji na bok, mówił: Paweł, chodź, bo tam czytam fragment mojej pracy, mówi: Paweł, musimy pogadać. I przez godzinę mi tłukł, co to jest oddział, to jest pododdział, to jest związek taktyczny i tak dalej, i tak dalej. Czym się różni szczebel taktyczny, operacyjny, strategiczny, etc., etc. Także ten kontakt z ludźmi, z mundurem jest ważny. Często się przewija w naszym środowisku dyskusja, nie? Kto jest lepszym historykiem wojskowości, czy człowiek w mundurze, czy człowiek bez munduru. Uważam, że i dla tych jest miejsce. Oczywiście, zwłaszcza jak są inteligentni, tak? Bo to myślę, że to jest kwestia decydująca, tak, że można znaleźć ignorantów i w mundurach, i ignorantów w cywilu, więc to jest po prostu, myślę, że bardziej cecha osobnicza niż ten, aczkolwiek mam wrażenie, nie wiem jak ty, ale ja odniosłem wrażenie, że te środowiska tak, nie wszyscy i nie zawsze, ale tak dość sceptycznie na siebie nawzajem patrzą. Tak, tak, to się chyba zmienia powoli, bym powiedział, aczkolwiek ja mam wbrew pozorom dość pozytywne doświadczenia z tymi historykami w mundurze,
Bardziej mi chodziło o to, że mamy różne perspektywy. I nie, to jest dobre. Żeby nie było, bo ja tutaj może ktoś się obejrzy, ja też mam znajomych historyków, czy zajmujących się bezpieczeństwem w mundurach, tak, i to skoro są moi znajomi, to znaczy, że ich cenię, tak, i ich wiedzę, i jako ludzi to nie ulega wątpliwości, no ale mamy takich tutaj znawców, co po niektórzy, tak, którzy zajmowali się w KPP w czasie wojny w Hiszpanii, a zostali potem wielkimi znawcami wojny polsko-bolszewickiej, tak, to mam raczej na myśli, mówiąc tak sceptycznie, to takich historyków. Akurat ja to środowisko w miarę lubię, mam tam sporo znajomych, ja jestem pozytywny człowiek, otwarty i generalnie mam takie podejście anglosaskie trochę, to znaczy już teraz mówiąc troszkę bardziej poważnie. Ja zawsze staram się szukać plusów w twórczości ludzi, nawet z którymi się do końca zgadzam. Znowu, to jest takie bardzo anglosaskie podejście. W Polsce my czasem, chłopie, idziemy w złym kierunku, taka jest moja ocena. Czepiamy się za mocno. To znaczy, okej, okay, ja rozumiem, że jak ktoś popełni jakieś kardynalne błędy, no to nie ma przeprosin, no nie powinniśmy dopuszczać do obiegu prac czy autorów, którzy no, po prostu powielają mity lub wprowadzają błędy. Natomiast jak nawet z czyimś wnioskiem się nie zgadzamy, ale praca tego kogoś będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji, jest to jakaś wartość dodana, więc ja generalnie jestem otwarty na różne środowiska. Nawet ja czasem kogoś nie lubię, potrafię też docenić, bo nie każdy się z każdym lubi w naszym środowisku, nie oszukujmy się, nie? Nie, oczywiście, że tak. To ale mam przynajmniej ze dwa przypadki ludzi, których no, nie znoszę osobiście, bez nazwisk oczywiście, aczkolwiek zawsze na przykład powtarzam, no kurczę, potrafią w historię, nie? I ich publikacje naprawdę polecam, chociaż osobiście jakoś nie nadaję na tych samych falach, nie? Więc to trzeba ten dystans jednak mieć i też do siebie. Nie, no zdecydowanie tak. To jest też kwestia umiejętności jako bycia recenzentem, wzniesienia się ponad te osobiste kwestie i docenienia dzieła, tak? Czy tu też jego krytyki, tak? To nienawiść do grzechu, miłość do człowieka. A z tym czepiasem to przyznam się, jak byłem młodszy i bardziej gniewny, to rzeczywiście się czasem czepiałem różnych dziwnych, znaczy chyba nadal jestem czepiaski, tak? Ale już nie tak bardzo drobiazgów jak kiedyś. Ja to myślę, że każdy musi chyba takim etap przejść, trochę bardziej być szczepialski, potem trochę się wygładzić, tak, ale mam nadzieję, że to nie schodzi potem, że już na starość się nikomu nie chce, tak, bo to też tak nie powinno być, nie? Złoty środek należy znaleźć i trzymać jak najbardziej. Jasne, znaczy co do czepialstwa, ja powiem Ci tak, ja mam z kolei inną trochę, po sobie widzę tendencję, znaczy im byłem młodszy, tym byłem odważniejszy w stawianiu tez, pisaniu pewnych rzeczy, tak? Im jestem starszym, tym zaczynam mieć dystans troszeczkę pewnych rzeczy. Staram się być wyważony, nie? A co do twojego czepialstwa, jesteś lekko czepialski, aczkolwiek ja u ciebie to traktuję jako duży plus. Myśmy rozmawiali, już nie oszukujmy się, prawda, kilkakrotnie. I ja zawsze powtarzam, i to jest rzecz, którą bym na przykład twoim widzom sugerował. Nie bójcie się krytyki. Ja się sam na swoim przykładzie nauczyłem. Nikt nie lubi być krytykowany. No nie oszukujmy się, każdy z nas jest człowiekiem i jak nam ktoś coś wytknie, no to pierwszy odruch jest taki odruch obronny. On nie, nieprawda, on się myli, ale warto czasem sobie siąść i tą krytykę przyjąć w zasadzie takiej, ja to kiedyś usłyszałem od kogoś, to jest moja koncepcja. Potraktujcie krytykę jako przysługę, zwłaszcza jak wiecie, że ktoś jest w miarę życzliwy. Bo jeśli on wam coś zasugeruje, nawet wytknie, że jakiś błąd popełniliście, no to wy się czegoś nauczycie. Nie? A my studentom na uczelniach często mówimy, żeby oni zrozumieli, że mają się uczyć całe życie i tak dalej, i tak dalej. Ale równo też to na własnym przykładzie. Pokazujmy tym naszym studentom, słuchaj, 10 lat temu napisałem książkę, teraz już zrobimy to inaczej, lepiej, tam były błędy, bo nikt z nas nie napisał książki, która nie ma błędów, prawda? Znasz to, otwierasz książkę, która wychodzi z drukarni, akurat otwierasz na stronę, kurde, nie? Literówka albo błąd, albo zła cyferka, bo sobie, wiesz, nie kliknąłeś. To jest standard, nie? Dlatego ja nie otwieram za bardzo książek, jak wychodzę z drukarni, czekam 2-3 tygodnie, wiesz, nie? Nie, no tak, z Marną też tak wyszło. Wydawało mi się, że jest wszystko super ekstra, nie? A potem jak zacząłem czytać wątek na historykach, to się trochę okazało, że takich, nie mówię o kwestiach merytorycznych, bo to jeszcze pewno może i nawet wyjdzie, nie? Ale takich drobiazgach, które po prostu wystarczyło wziąć i przeczytać jeszcze raz maszynopis, nie? Albo zrobić to dokładniej, bo to takie bzdurki poprzechodziły, nie? A inne kwestie to nie wiem, bo pisałem na stan swojej wiedzy, tak? Mogę się mylić, to pewnie ktoś i wytknie, ale z tymi recenzjami też pewnie masz rację. Ja pamiętam, jak gdzieś tam recenzje mojej biografii Zekta znalazłem, że są tam stoją. Czekaj. Ja też mam na półce z tyłu. Ta niebieska i obok stoi moja.
Dowiedziałem się, że są dwie recenzje, to naprawdę musiałem się mocno zebrać w sobie odwagę, żeby wziąć je przeczytać. Nie? Były z konkluzją w sumie pozytywną, aczkolwiek tam pewne rzeczy mi powytykano. No, głupie błędy, tak, czy czasem merytoryczne. I rzeczywiście jest okej, ale to też była taka lekcja pokory, ale wydaje mi się, że warto to ją przejść, tak, niż iść w zaparte, nie? To jest najgorsza rzecz, jaką można iść, to znaczy brnąć po prostu ślepo, prawda, i inna rzecz. Bardzo znam, może nie, że bardzo, ale znam parę osób, które traktują recenzję bardzo osobiście. I po prostu jak ktoś im coś wytknie, nawet w bardzo kulturalny sposób, i to nawet nie, że wytknie, ale nie wiem, zasugeruje coś i tak dalej, od razu traktują, że to jest atak na nich. To jest fatalna rzecz, historycy powinni tego jakoś nie unikać. Nie, możemy się naprawdę bardzo mocno, nie sobie, że kłócić, ale nie zgadzać, natomiast zawsze warto. No my jako humaniści to jest dla nas, powiedzmy, element kluczowy, mi się wydaje. Nawet dla samych siebie, siąść sobie na tyłku w samotności i pomyśleć, tak wiecie, dla siebie, a może ktoś ma rację, nie? I, no takie Rzymianie to bardzo dobrze robili, prawda, na zasadzie retoryki, spróbować z drugiej strony do tego tematu podejść, bo nawet jak uznamy, że jednak my mamy rację, to będziemy mieć lepsze argumenty, a sama taka, ten proces myślowy też nas rozwija, no nie oszukujmy się, nie? Bo jest to ważne, nie? Jest to ważne. Zdecydowanie tak, to jest no, taki brutalny, kolokwialny tekst, ale on mi się tu ładnie wpasowuje. Nawet papier toaletowy wierzy, żeby żyć trzeba się rozwijać. Tak, do pewnego momentu przynajmniej. No tak. No, i tak też pewnie będzie, natomiast rzeczywiście zamknięcie się w sobie i nie otwieranie się na opinie innych, to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak, to też właśnie takie otaczanie się pochlebcami. Tak? To zresztą widać zarówno czy wśród naukowców, tak, czy dyktatorów, tak, że w pewnym momencie się kończy. Tak? No, popatrzmy na politykę, naszą nawet tutaj. Ja staram się tego jakoś nie unikać, bo w naszej polityki, ale politycy mają to do siebie, że otaczają się generalnie pochlebcami, ludźmi żyją w swojej bańce, nie wychodzą poza swoje źródła informacji i czasem można odnieść wrażenie, że jak wyglądamy nasze spory, mówię, nie wniej tam kto ma rację i tak dalej, to tak jakby ci ludzie mówili każdy o czymś innym, nie? Znaczy, żyli w różnych światach. I najgorsze jest to, że oni żyją w tych różnych światach i więc nie mają pola do pewnego porozumienia. To jest no, trochę aż smutem, powiedział czasem. Nie chcę tutaj na takie schodzić. Nie, no jasne. Zabieram te tematy, ale tak to wygląda, nie? To swoja bańka jest fajna, jest przyjemna, ale warto z niej wychodzić, nie? Tak, i to na każdym tym. No właśnie, a propos baniek, to zdefiniuj swoje, no może nie bańkę, tak, bo to jednak bańka jest zamknięta, a pole ma to do siebie, że jest otwarte i wiatr na nim wieje, można na nie wejść, więc tak. To jest pole badawcze. Czym się zajmujesz w swoich badaniach? Dobra, powiem tak, od historia wojskowa, zawsze trochę tak wiecie, wiesz, od prehistorii, znaczy dla mnie historia wojskowa była ciekawa gdzieś tam od czasów dziecięcych, wręcz dosłownie, lubiłem filmy, wojenne, nawet jakieś takie science fiction, ale tam bitwy, strzelanie i tak dalej. Z wiekiem coraz bardziej stąpałem twardo na ziemi, jakieś książki czytałem i tak dalej. Swoją drogą, swoją przygodę tak naprawdę z historią wojskową zacząłem od Chabeków. To chyba to się często przewija pewnie u twoich gości, jak oglądam czasem twoje filmiki. Miałem chyba 17 lat, jak pierwszego Chabeka przeczytałem. Także to jest i to był chyba o bitwie pod El Alamein. Bardzo, to jest moja pierwsza książka historyczna, którą kupiłem kiedykolwiek, wojskowa. Ja pamiętam, próbowałem czytać nad Niemnem, znaczy mieliśmy czytać nad Niemnem, a ja próbowałem czytać Niemen 1920, ale też był. a jeszcze tak bardziej głębiej sięgając, to można powiedzieć, że Sienkiewicza, całą trylogię przeczytałem gdzieś tam w liceum, co licealiści raczej inne rozrywki mają niż czytanie trylogii Sienkiewicza. Ale to nie traktujemy tak jak historię wojskową, ale tam wiesz, wiele się przewijało elementów wojskowych. Potem kolejne Chabeki, Waterloo, Lipsk i tak dalej, i później studia historyczne były naturalną dla mnie jakby kierunkiem. A w Rzeszowie mamy całkiem fajny Instytut Historii, na dość wysokim poziomie, może mało w Polsce kto sobie zdaje sprawę. A że mamy uprawnienia i doktorskie, i habilitacyjne, to cała moja kariera była związana z Rzeszowem. I mi się tu bardzo podoba, jestem takim lokalnym patriotą, ja się stąd nie ruszam, to jest super miasto, przy okazji wszystkich zapraszam. Piękne, młode, nowoczesne miasto, bardzo mocno odbiegające od stereotypu Podkarpacia, od razu mówię. Ładne, byłem w 2018 na konferencji o listkofanie, to był 2018. Tak, to byłeś nas, tak. To prawda, była krótka konferencja, ale widziałeś, że miasto jest fajne. Trochę ci teraz stawiam pod ścianą, nie możesz zaprzeczyć za bardzo. Nie, no, gdybym miał inną opinię, to bym nie wyciągnął tej konferencji, tak, że na
profesor Kuzicki mnie oprowadził po mieście, tak, robił ładne, ładne wrażenie. Mhm. Jest bardzo, bardzo dużo studentów, 56 tysięcy studentów w 200-tysięcznym mieście, życie nocne bardzo, bardzo kwitnie, więc naprawdę zapraszam. Natomiast wracając do moich zainteresowań badaczy, to się też czasu przewija. Druga wojna to był pierwszy taki konik, który mnie bardzo mocno interesował. Najpierw samoloty, potem czołgi, znowu oczywiście niemieckie, bo to najfajniejsze. I magisterkę pisałem na temat broni pancernej w II wojnie, w pierwszym okresie, pierwsze dwa lata wojny w różnych państwach. I tylko nie pod kątem sprzętu, bo mnie na przykład nie interesują śrubki, jakieś inne rzeczy. Mnie bardziej interesują takie kwestie doktrynalne, tak bardzo górnolotnie ujmując. Organizacyjne, ja się zawsze śmieję, że jak ja coś piszę, to ja lubię takie strzałki, schematy, wykresy, tabelki i regulaminy. Czyli mnie bardziej interesuje nie broń sama w sobie, ale to, jak się jej używa, tak mówiąc. Regulamin to są te dwie półki, oprócz tutaj historii tej brytyjskiej, Popular History of Great War, a pozostałe to są regulaminy. Tak, oczywiście, to ja też jak studenci ode mnie tam chcą pisać czasem pracę licencjacką, jakim takim czołgu, czy ten, to zawsze wcisnę na to, żeby było użycie bojowe, tak, no bo rzeczywiście to znalezienie wersji tam, między Panzer 4A, taka Panzer 4F, to nie jest jakaś wielka filozofia opisać, to wszystko jest już w literaturze, tak, te śrubki, ale właśnie świadomość tego trzeba mieć, nie, ale ostatecznie wolę patrzeć na to jak narzędzie, nie, w jaki sposób to używano tego sprzętu, a czy on miał tam śrubkę trzycalową, czy, no dobra, nie mam, na tym się zupełnie nie wyznaję, tak, ale czy nie wiem, szóstkę, czy ósemkę, tak, milimetrów w tym miejscu, tak, czy płyta była pod kątem 30 stopni czy 31 stopni, to jest rzecz drugorzędna tak naprawdę. Albo nawet trzeciorzędna tak naprawdę. I to wychodzi na przykład, że ludzie tego nie rozumieją, jak mamy ostatnio dyskusję o kupnie Abramsu. Znowuż, nie chcę rozstrzygać, nie mój cyrk, nie moje małpki. Natomiast dyskusja, który czołg jest lepszy, bo ma taką, a nie inną armatę, oczywiście teraz to parafrazuję, jest absurdem, ponieważ pierwsza rzecz, jeśli chodzi o rozwój armii i przygotowanie armii do wojny, zawsze i wszędzie, to jest po pierwsze koncepcja, do czego tej armii użyjemy, w jaki sposób ona będzie walczyć, a jak już wiemy, jak będzie ona walczyć, to dopiero pod ten sposób walki dobieramy narzędzia. Chyba, że robimy kopię, tak jak się zawsze zastanawiałem, czy tutaj wciągnąłeś, to dwie rzeczy. Izrael i Syria, tak? Syryjczycy mieli czołgi radzieckie i byli szkoleni całkowicie według doktryny na zasadzie kopii w klej, tak? I walczyli na wzgórzach Golan z zamkniętymi włazami i przez to byli ślepi. A dlaczego walczyli z zamkniętymi włazami? Bo Związek Radziecki szkolił swoich czołgistów do walki z zamkniętymi włazami, ponieważ czołg miał przetrwać atak bronią ABC. W związku z tym zakładano, że w Europie będzie takie użyte i dlatego w ten sposób szkolono. I Syryjczycy to po prostu skopiowali, zupełnie nie dostosowując tego do swojej doktryny, znaczy nie robiąc swojej doktryny. A jeżeli chodzi o to, które czołgi są lepsze, to generał Izrael Tal, twórca Merkawy, zapytany, jaki czołg jest najlepszy, odpowiedział Haadam Shebatank, czyli człowiek, który jest w czołgu. Dokładnie. Przy czym tutaj tu mówisz o takim bardzo niskim taktycznym polu, natomiast to też dla mnie ważniejsze jest, znowu, bardzo często czytelnicy albo amatorzy w sensie pasjonaci, nie w takim pejoratywnym znaczeniu, bardzo mocno skupiają się na samym polu walki, na tym szczeblu taktycznym, kompania, batalion i tak dalej. Znowu, dla mnie jest bardzo ciekawszy ten poziom operacyjny, nie? I on mnie fascynuje. I stąd przechodzimy do moich zainteresowań. Stąd doktorat już robiłem na temat właśnie regulaminów walki Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. To mnie bardzo ciekawiło, bardzo zastanawiało, jak sobie polska armia czy polscy dowódcy w międzywojniu wyobrażali przyszły konflikt. I znowuż, ja bardzo lubię te takie rozważania teoretyczne, a potem sprawdzić to w praktyce. I stąd pierwsze lata w każdej wojnie są najciekawsze. I teraz to, co widzimy na Ukrainie. Ten pierwszy miesiąc jest najciekawszy, bo zauważ, powolutku idzie, wszystko się stabilizuje i kolejne miesiące, nie wiem ile on potrwa, już będą o wiele mniej fascynujące z takiej historyczno-wojskowej perspektywy. Bo nawet widać po filmikach, tak, które tam oglądam, że na początku był każdy tam robił dzień po dniu, analizę po 20 minut, tak, a teraz już niektórzy robią po 2-3 dni, niektórzy tydzień w jednym filmiku, tak, po prostu się rzeczywiście wyczerpało, tak. To raz, a dwa, armie się uczą. Po prostu. Jak popatrzysz na pierwszą wojnę, bo się tym zajmujemy ostatnimi czasy, to pierwsze dwa lata to jest dla mnie najbardziej fascynujący okres, gdzie wszyscy, każdy miał jakąś wizję tej przyszłej wojny, wszystkie okazały się błędne, mniej lub bardziej, i te armie się uczyły. Nie? A jak pisałeś o Verdun, pisałeś o Somie, od 16 roku w zasadzie te armie były już bardzo podobne. Iż każdy mniej więcej zrozumiał i nauczył się tej wojny, i szukał sposobu rozstrzygnięcia, ale i te armie mniej więcej w tym samym kierunku szły. Taka zmiana ten. Oczywiście były różnice między Brytyjczykami, Francuzami, Niemcami i tak dalej, Rosjanami, Austro-Węgrami, ale generalnie
te bitwy wyglądały podobnie. To jest taka moja oczywiście ocena. Natomiast pierwsze, zawsze pisałeś o Marnie. Zauważ, Marna była bardzo fascynująca, czy w ogóle te pierwsze miesiące kampanii, bo to była wojna manewrowa. Każdy próbował przezwyciężyć trudności, z którymi się zderzył. Co ciekawe, większość trudności przed wojną przewidziano, natomiast nie przewidziano skali, tak? Bo to też jest taki chyba mit panujący często nawet wśród historyków wojskowych, że pierwsza wojna tak wszystkich zaskoczyła. W mojej ocenie nie bardzo. Zaskoczyła skala tak naprawdę tego konfliktu i skala trudności. Ale to znowu być może temat na zupełnie inną dyskusję. To możemy kiedyś jeszcze zrobić dogrywkę na ten temat. Zdecydowanie. Po prostu wszyscy myśleli, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie, tak? I się okazało, że to po prostu nie działa, nie? Znaczy, czy szybko, łatwo i przyjemnie, to nie do końca bym powiedział. Z perspektywy Brytyjczyków to nie miało być ani szybko, ani łatwo, ani przyjemnie. Natomiast, jakby to powiedzieć, na przykład ja jak patrzyłem w archiwach na protokoły z posiedzeń Rady Wojennej Brytyjskiej z pierwszego roku wojny, tam nikt nigdy nie był zdziwiony skalą strat. Nikogo nie zaskoczyło. To był standard. Znaczy tego się spodziewano. Nie? I jakby w ogóle nie zaskoczyło. Zaskoczyło na przykład Brytyjczyków głównie to, że po paru miesiącach walk nie rysuje się rozstrzygnięcia. Tak? To znaczy spodziewano się, że straty będą gigantyczne, ale po prostu te gigantyczne straty spowodują, że po paru miesiącach, po pół roku wszyscy nie będą w stanie wojny kontynuować, bo koszty będą tak duże. I że jesteśmy rozsądnymi ludźmi, to jak normalni ludzie w XIX wieku siądziemy sobie na konferencji, nie wiem, w Szwajcarii albo w Holandii gdzieś i sobie weźmiemy mapę, będziemy pół roku dyskutować jak podczas kongresu wiedeńskiego i zrobimy nowy kształt Europy. Nie? Tak to sobie mniej więcej mnie wyobrażam, czyli pół roku mocnej nawalanki, tak bardzo mówiąc kolokwialnie, wyczerpiemy się i siądziemy do rozmów. Nie? Zauważ, podobnie też myślimy teraz na Ukrainie. Wkrótce się obie strony wyczerpią, zwłaszcza Rosja, i trzeba będzie jakieś porozumienie zawrzeć. A może się okazać, że ten konflikt na Ukrainie będzie trwał 3 lata na przykład. No tak, może się... Mówię, skala strat nie zaskoczyła Brytyjczyków w ogóle. Naprawdę nigdzie nie znalazłem żadnej zmianki, że ojejku, jakie duże straty. Nie, nikogo to nie dziwiło generalnie. Tak samo myślę, że się wojna zakończy po pół roku, to też jest nie do końca prawda. Czyli mówię z brytyjskiej perspektywy, bo tam się znam, na innych nie chcę mówić. W sierpniu 14 roku Brytyjczycy zaczęli tworzyć 30 nowych dywizji, rozbudować swoją armię. I było wiadomo, że te 30 dywizji wejdzie do wojny po roku mniej więcej, pi razy oko. Więc nie rozbudowujemy armii w taki gigantyczny sposób, jak na Brytyjczyków, bo mieli 6 dywizji w 14, które wysłali do Francji, a tu tworzymy 30 nowych w sierpień, to jest 14 roku. Skoro wiemy, że one wejdą, czy mogą wejść do walki za rok, no to jak myślimy, że wojna skończy się za pół roku, no to nie tworzymy tego. Brytyjczycy zdawali sobie sprawę, że wojna może potrwać 2-3 lata, stąd ochotnicy w 14 roku podpisywali kontrakt z tym słynnym zdaniem. Do końca wojny lub na 3 lata. Bo taki sobie dawali dystans Brytyjczycy, że do 3 lat to się skończy, ale rozstrzygnie się w miarę szybko. To jest ważne, ale rozstrzygnie, a zakończy, to jest zupełnie inna bajeczka. I często mi się wydaje, że w literaturze myli się te pojęcia. Mówię, nie wiem jak jest na kontynencie, we Francji, w Niemczech ty pewnie lepiej wiesz, jak sobie wyobrażano, natomiast Brytyjczyków w ogóle to nie zdziwiło. Tak samo strategia wojny Wielkiej Brytanii na początku wojny była długofalowa. Blokada morska Niemiec, działania jakieś pośrednie, stąd właśnie Gallipoli, kolonie i tak dalej. Jeśli liczymy, że wojna się zakończy do świąt, no to nie bawimy się w takie rzeczy, bo to jest długotrwały efekt przyniesie. Tak, to jak sankcje. To jest różnica pomiędzy Niemcami a Brytyjczykami. Niemcy w zupełnie innej sytuacji. Ich potencjał był szybko dostępny na miejscu, tak, bo nie mieli takich wielkich kolonii. Trochę tam mieli, ale wiadomo, że zakładali, że z tych kolonii nic w czasie wojny nie wyciągną. Więc oni musieli zadziałać szybko, zanim potencjały poszczególnych tak państw, zwłaszcza, no nie wiem, brytyjski, tak, wielkie imperium kolonialne, francuski również kolonie, czy Rosja wprawdzie, może nie kolonie, tak, ale po prostu olbrzymie państwo, które będzie, ich wrogowie po prostu potrzebowali czasu, żeby uruchomić swój potencjał, nie? Niemcy byli mniejsi i jedyne, co mogli liczyć na przewagę, to w momencie zaskoczenia i początkowego okresu, także logiczne jest, że Niemcy w odróżnieniu od Brytyjczyków, bo to mnie zszokowało, szczerze mówiąc, nie miałem, znaczy czytałem o tym tworzeniu u ciebie z tych dywizji, ale nie wpadłem na to, że
to oznaczało, że oni rzeczywiście zakładali, że ta wojna potrwa rok. Niemcy mieli oczywiście te słynne tak 6 tygodni, nie? Że walniemy szybko Francję i to nie pamiętam, jest na sięgnę, daleko nie ma. Okładka, ale tu po tytule. Operacje to są te gry wojenne Hrabiego Schlieffena, tak? To tyle zajmują mapy. I po prostu kwestia jest taka, że te gry wojenne dla frontu wschodniego bardzo optymistycznie się zaczynały. Nie rozgrywano sytuacji takiej, że wchodzą Rosjanie i my musimy zatrzymać ich tym, co mamy, tylko nie, po prostu przyjeżdżają jednostki z frontu zachodniego po pobiciu Francji, tak? I jak pobić Rosję. Więc stąd Niemcy planowali intensywną, ale krótką operację. Jasne, ale zwróć uwagę, jak przegrali Niemcy pod Marną, to chyba von Moltke powiedział, ale popraw mnie, że właśnie przegraliśmy wojnę. Znaczy już część generalicji niemieckiej chyba zdawała sobie sprawę, że niezrealizowanie tego planu z 14 roku spowodowało, że de facto szansa na zwycięstwo mają bardzo, bardzo mało. Nie? I logika by nakazywała, że w takim razie siadamy do jakiejś konferencji pokojowej. Nie? Tu bardzo wiele czynników sprawiło, że jednak tak nie... No, jest paradoksalnie to, że Rosja dostała lanie, tak? I po prostu Niemcy, znaczy wydaje mi się, że na początku, tak? Nie mówię już pod koniec, tam w drugiej połowie wojny, ale wydaje mi się, że w 14-15 spokojnie mogli usiąść do stołu, powiedzieć: oddajemy Alzację, Lotaryngię i negocjujemy pokój, tak? Nie, też tak mi się wydaje. Tylko, ale że tutaj wiele czynników zwyciężyła, nie? Znaczy, wydaje mi się, że tu wiele czynników spowodowało. Ja to chyba Hastings pisał. Albo Nyberg, już nie pamiętam, który mówił, że paradoks polegał na tym, że koszty tych pierwszych paru miesięcy były właśnie tak duże, że zamiast skłonić przywódców do rozmów, spowodowały, że gdybyś usiedli do rozmów i wzięli jakiś, nie wiem, pokój przyjęli, typu wracamy do stanu sprzed wojny, jak wytłumaczyć społeczeństwu ten gigantyczny koszt, prawda? I to tak jak taki hazardzista, który przegra pieniądze w kasynie, pożycza, żeby jeszcze jeden zakład zrobić, a nóż się odkuje. No nie odkuli się, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Przykaz jeszcze do jednej rzeczy, bo umknie mi, ale jest bardzo ciekawa, która pokazuje myślenie brytyjskie, jeśli chodzi o wojnę. Z tą armią, która miała w 15 roku w połowie wejść do walki, to też jest taka kwestia, że Brytyjczycy, patrz, sierpień 14 roku, wojna się dopiero zaczyna. Jeszcze brytyjskie oddziały w pełni nie były na kontynencie, a Kitchener, który był ministrem wojny, mówił coś takiego na spotkaniu, jednym ze spotkań Rady Wojennej. Po paru miesiącach, po roku wojny, wszystkie państwa w Europie, jeśli konflikt się nie zakończy, będą wyczerpane, a wtedy my mamy świeżutkie 30 dywizji, milion żołnierzy i my wchodzimy na kontynent niczym na białym koniu i my dyktujemy warunki. I my dyktujemy potem wszystkim i sojusznikom, i przeciwnikom, jak będzie wyglądała Europa. I to jest bardzo fajne myślenie Brytyjczycy. Brytyjczycy od razu myśleli, co będzie po wojnie. Oczywiście nie wyszło, jak wiemy, bo się wojna w 15 roku nie zakończyła ani w 16, tylko to trwało dłużej. I to, co zrobili Brytyjczycy, zrobili Amerykanie. To jest taki pewien paradoks, prawda? Czyli Amerykanie w 17 roku weszli do wojny, ich udział był minimalny na froncie, wręcz znikomy, bym powiedział, ale to Wilson decydował o wielu kwestiach, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak anglosasi patrzą na politykę i na wojnę, znaczy patrzą długofalowo. Tak to znowuż, na nam w Polsce trochę tego brakuje, tak? Na przykład my dzisiaj, jak patrzymy na Ukrainę, bardzo fajnie, że pomagamy, sam pomagam, wszyscy pomagamy, jesteśmy zawsze, mamy kciuki. Jestem ciekaw, czy ktoś w naszym rządzie, i to abstrahuję od politycznych sporów, myśli, a co będzie po wojnie? Jak nasze wpływy i interesy zabezpieczyć, jak wojna się skończy? Abstrahując od tego, jaki będzie wynik, nie? Brytyjczycy na pewno i Amerykanie już teraz o tym myślą. W Londynie, w Waszyngtonie już są na pewno analizy, jak nasze interesy zabezpieczyć. Natomiast my jesteśmy tacy bardzo emocjonalni, wszyscy razem skupieni, nie oddamy ani guzika, natomiast warto myśleć o interesach. Nie? To jest nauka, która z historii płynie. Nie? To warto tej historii trochę poznać. Oczywiście, to chyba Sun Tzu powiedział, że nie jest sztuką zwyciężać w każdej bitwie, sztuką jest zwyciężyć bez bitwy. Nie? Więc to jest po prostu tak, że jak Amerykanie, no oczywiście posłali tam ten milion żołnierzy to samą masą jak gdyby, ale rzeczywiście jakichś większych akcji ich wojska nie prowadziły. To wielkie natarcie, bodaj tam ten Saint-Michel koło Verdun, ten występ frontu zlikwidowali, ale to już Niemcy byli tak osłabieni, że to nie było problemu.
To raz, a poniesie takie gigantyczne straty, że masakra. W ogóle Niemcy, jak widzieli, co Amerykanie wyrabiają na tym froncie, to im ręce opadały. Prawda? No tak, no bo to widzisz, bo Amerykanie weszli pewnie według regulaminu francuskich, tak, czy tam może, ale chyba francuskich. Nie, to w ogóle, czytałem fajną książkę na temat amerykańskich sił. W ogóle bym się tym chętnie zajął, to jest bardzo ciekawe. Brytyjczycy Amerykanom mówili, my mamy oficerów, my wam pokażemy, jak się walczy w nowoczesnej wojnie. Amerykanie, jak to Amerykanie, my wiemy lepiej. No, mówimy lepiej, bo my wam pokażemy, głupi Europejczycy, jak się walczy. No to pokazali, nie? Tam te oddziały amerykańskie były masakrowane przez Niemców, naprawdę masakrowane, dosłownie. A jest to oficjalna historia, taka chyba z międzywojnia, czy coś dostępna legalnie online, zdaje się, kilkanaście tomów. Jest. To jest fajna rzecz, że te oficjalne historie powstały. To dzisiaj jest dla nas, tak, w Polsce pisanie o armii niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej jest super fajne, bo my mamy te oficjalne historie, one są super zrobione. Nie idealnie, ale powiedzmy, że bardzo dobrze, nie? Tak, no jak porównujesz jedną z drugą, to wtedy można dojść do tego, jak było, nie? Bo to wiadomo, że... Mi się bardzo francuska podoba, mimo że mój francuski jest taki sobie, to Francuzi oprócz, prawda, typowego opisu zawsze były tomy z załącznikami, gdzie po prostu co dwa zdania masz przypis i dokument, prawda? Więc no to jest super sprawa, nie? Że po prostu to nie jest tak, że musisz wierzyć na słowo, bo my w takich historii od razu nam się włącza lampka, no nie? Może kłamać, albo może przekręcić. Masz dokument, nie? Możesz sobie sprawdzić. To mi się bardzo podobało, bardzo ułatwiało sprawę. Były drobne różnice między oficjalną historią a raportami z walki, ale to są subtelności, powiedzielibyśmy, nie? Wydaje mi się, że bardziej one wynikały z faktu, że pisano po wojnie to te rzeczy i można było te rzeczy zweryfikować. To tam kwestia zabitych, rannych i tak dalej, ale to są szczegóły, nie? Tak, zresztą tutaj pod względem Francuzi też powrócali wszystkie dokumenty w internet, bo mają je, tak? Niemcy ich nie mają, bo Anglicy pod koniec kwietnia postanowili tak odwiedzić bombowcami, pocztami, Heres Archiv, obrzucić bombkami, żeby chyba po to, żeby Sowieci go nie dorwali, więc stąd dokumentów nie ma. No dobra, to teraz kwestia twoich publikacji. Są trzy, tak? Dwie z nich mam, znaczy trzecia wyjdzie lada moment, tak? Przyznam, nie czytałem. Potem jeszcze, ale przeczytam, myślę, że to prędzej czy później, chociaż tu się mniej więcej wiem, czego spodziewać się różnica między tymi dwoma, tak? Tą przeczytałem cegłę po zaznaczeniu. Znaczy, jak przeczytałeś cegłę, to w tej mniejszej aż tak wiele nowego nie usłyszysz, czy nie przeczytasz, dlatego, że ta pierwsza mała powstała parę lat wcześniej i była taką moją próbą zmierzenia się z tym tematem, bo nie oszukujmy się, też się nauczyłem po doktoracie, że warto sprawdzić, czy temat, za który się zabieramy, jesteśmy w stanie opracować. Z różnych względów. Najprostsza może nie być źródeł, a dwa, ja lubię odkrywać nowe rzeczy. To znaczy, troszkę uciekłem z polskiego podwórka po doktoracie, bo mnie to już troszkę znudziło. Znaczy, nie powinienem tego mówić może na głos, ale no, ważna jest w naszej pracy taka ciekawość historyczna, że jak nas coś ciekawi, to my chętnie grzebiemy w tych archiwach, bo jak robimy coś z przymusu, to jest jednak ciężka praca, nie oszukujmy się. No, tak się czasem komuś wydaje, że jak w filmach, prawda, my co trzy dni odkrywamy coś nowego, natomiast nie, no to my siedzimy żmudnie w tych archiwach 12 godzin, a potem jeszcze musimy dopracować, więc jak nas to nie ciekawi, no to jest o wiele mniej efektywne i efektowne, więc ja uciekłem z polskiego... Przepraszam, tu wejdę ci słowo, w pełni się z tobą zgadzam, to nawet studentom moim tłumaczę, jak sobie wybierają temat, czy ja im próbuję doradzać, bo niektórzy to mają podejście takie, które mnie załamuje, że cokolwiek im każe, to taki temat będzie, nie, żeby próbowali znaleźć coś, co ich zainteresuje, bo rzeczywiście przyjdzie taki moment, tak, to chyba zawsze na środku wychodzi. Tak jak pamiętam, Szymary, że w pewnym momencie zmęczenie tematem, nie? Że już z jednej strony masz tyle narobione na tym, że już tyle godzin wysiedzianych, że już po prostu dosyć, a z drugiej jeszcze nie widać tego końca, nie? Bo jak już jesteś, widać już było koniec, to znowu już energia mi wróciła, tak? I studenci mi się przy pisaniu prac też tak mają, nie? Więc grunt, żeby to zaciekawiło, to przynajmniej na ten rozruch wystarczy, bo jakby się męczyć z tematem od początku, to nie sądzę, żeby się udało. Dokładnie tak. Znaczy ja mam trochę inny problem, to znaczy ja mam taki cykl, znaczy nowy temat, zaciekawię, to czytam trochę się w archiwach, myślę, okej, już wiem co i jak, zaczynam nad tym już głębiej siedzieć i w pewnym momencie myślę, kurde, to jest bez sensu, to było inaczej, coś mnie tam zaciekawi, nie? Potem głębiej grzebie i wtedy jest takie, w pewnym momencie przychodzi, kurczę, w końcu ja rozumiem, co biegało. Nie? W końcu rozumiem, co biegało i to jest taki fajny moment, mam wtedy natchnienie, siedzę, piszę, natomiast problem przychodzi, jak skończę, bo nie wiem, czy ty też tak masz, ale koniec pisania pracy to jeszcze nie jest koniec roboty, że tak się wyrażę. Potem jest kwestia poprawek, czytania, uzupełniania, weryfikacji pewnych rzeczy, potem wychodzi, że czegoś ci brakuje, musisz do archiwum wrócić, coś sprawdzić,
coś gubiłeś, bo nie wiem, prawda? I na przykład mi przy tej dużej książce, ja nad nią jeszcze po już napisaniu siedziałem prawie rok grzebiąc przy niej, nie? I to jest dla mnie wyczerpujące, bo ja jestem trochę taki roztrzepany, powiem szczerze. I takie grzebanie, takie co do przecinka mnie bardzo męczy, nie? I na szczęście to przychodzi już jak napiszę książkę, więc aczkolwiek czasem mi się zdarza, że przez to przepuszczę jakieś drobne błędy. Nie są duże, bo to byłoby jakby przesadzone, ale tam, nie wiem, pomylę generała z pułkownikiem, coś takiego, nie? Natomiast, tak jak jest w Gallipoli, ja już w tym momencie jestem na etapie, ja już mam dość, nie, nigdy więcej, nie? Już teraz mówisz o Habecku, już przy Habecku praca dla mnie była trochę taka męcząca, to znaczy po raz któryś czytanie tego samego, poprawianie, kolejny raz korekta, no jest to męczące, jest zmęczenie materiału, nie? Dlatego szukam powoli nowej tematyki. Wracam do tych dwóch książek, które już wyszły o Gallipoli. Więc po pierwsze ta mała była taką próbą zmierzenia się z tematem, zmusiła mnie, żeby przewertować archiwa, jednak taką kwerendę dokładną zrobić, zobaczyć, jak te archiwa wyglądają, zmierzyć się z nimi. Też trzeba było, to jest dla mnie było spore wyzwanie, ale bardzo takie satysfakcjonujące, próbować zrozumieć, jak w ogóle Brytyjczycy myślą, bo oni myślą zupełnie inaczej niż my na kontynencie na przykład. Nie mówię, że my w Polsce, tylko generalnie Brytyjczycy to wyspiarze i oni myślą w taki bardzo anglosaski sposób, inaczej patrzą na świat, strategicznie, operacyjnie, doktrynalnie i tak dalej. My bardzo, bardzo kontynentalnie jesteśmy. Sposób funkcjonowania nawet brytyjskiej armii jest zupełnie inny niż na kontynencie. Miałeś jednego z gości... Przydam, że jak ktoś by był zainteresowany tym, to raczej niech przeczyta rozdział w książce Gallipoli u Pawła niżli w mojej marnie, bo to jest zrobione lepiej. Powiem ci, że dobrze opisałeś Brytyjczyków. Byłem aż zaskoczony. Nie będę tego mówić, ale dobrze opisałeś. Ale dosłownie jeden drobniutki chyba błąd popełniłeś, ale to jest taka, wiesz, taka pierdoła, że... Ale wiem, no to też mi szlifowano, tak? Wiesz, to by są ten etap między napisaniem właśnie, tak jak mówiłeś, a oddaniem ten, to jeszcze koledzy zresztą mają podziękowania we wstępie. Jeszcze mi to szlifowano i po prostu, wiesz, tak jak Niemców pisałem naturalnie, Francuzów trochę, ten, a to tych Brytyjczyków to mi tam najbardziej mnie ciśnięto i to mnie najtrudniej mi to wyszło i po prostu, no ale u ciebie jak przeczytałem to po prostu z lekkością i wiele rzeczy tam się wyjaśniło. Oni mają zupełnie system z naszej perspektywy absurdalne by się wydawało, ale im to działa. Jakbyśmy go do Polski przenieśli, to by to w ogóle nie miało racji bytu. Natomiast im to działa, nie? Więc trzeba było się to zrozumieć. Nawet nie tyle, że poznać informacje, bo to też jest pewna rzecz, która jest bardzo ważna. Same fakty ci niewiele dadzą, sama wiedza, data, osoba i tak dalej, jak nie zrozumiesz pewnego systemu, nie? To tak jak, nie wiem, widać, jak ktoś pisze, a nie rozumie, o czym pisze, nie? Bo wtedy... Tak, dokładnie. Jest jeden historyk brytyjski, który pisał o Gallipoli, żeby nie było, on sobie zadał sporo trudu i siedział w dokumentach bardzo mocno, bo ja widzę po prostu, też jak siedzisz ty w archiwum, w dokumentach mocno, to już widzisz, czy ktoś inny z nich korzystał, czy nie. Bardzo łatwo to widać, nie? Widać, że on siedział, ale nie do końca rozumiał, co czyta, co ma w ręce. Prosty przykład, termin regiment. Nie? U Brytyjczyków to jest jednostka organizacyjna bardziej niż taktyczna w tamtym czasie. Co więcej, jest taka maniera w brytyjskim języku takim wojskowym w tamtym czasie, w pierwszej wojnie, że terminem regiment często określa się batalion. Na zasadzie oficerowie mówią, że myśmy z moim regimentem coś tam zrobili, zaatakowali i tak dalej, to oznacza batalion. A to jest takie bardzo tradycyjne. Z jego jednostki, z jego regimentu, a w danej brygadzie był tylko ten batalion z tego regimentu. Dokładnie tak. Ale to wynika z takich bardzo historycznych uwarunkowań, kiedy jeszcze w XIX wieku regimenty składały się z dwóch batalionów. Jeden był w koloniach, a drugi był macierzysty na wyspach. I ten na wyspach stanowił źródło jakby uzupełnienie do tego w koloniach. I generalnie regiment miał tylko jeden batalion na zewnątrz, tak na zewnątrz bardzo mówiąc brzydko, nie? Więc to był mój regiment, nie było drugiego gdzie indziej, drugi był na Wyspach Brytyjskich. I on, ten historyk, nie chcę mieć nazwiska, bo to nie o to chodzi, traktował termin regiment w dokumentach brytyjskich w ten sam sposób, co Brytyjczycy traktowali regiment w armii osmańskiej, gdzie to jest typowy niemiecki system, pułk, trzy bataliony, nie? I on to porównywał ze sobą. No dla nas trochę absurdalne, nie? On chciał dobrze, siedział w dokumentach, ale nie rozumiał języka, którym się posługiwano, nie? A to jest Brytyjczyk, który wydawałoby się powinien to znać, nie? Więc
bardzo często widać właśnie, że ktoś nie do końca rozumie ten system i to jest bardzo ważne. Jak siedzicie, drodzy Państwo, będziecie kiedyś w archiwum siedzieć, to nie tylko kwestia informacji, ale bo często jest pytanie, po co mamy iść do archiwum, skoro ktoś to już przerobił, możemy jego pracowanie wykorzystać. Jak najbardziej, po to ktoś pisze książkę, ty czy ja, żeby z tego ktoś korzystał. Natomiast jak się jakimś tematem zajmujemy, warto jednak siąść z tymi dokumentami, mieć je w ręce. Taki prosty przykład, rzecz, której nigdy w pracy nie wykorzystam, ale gdzieś tam służby zaopatrzeniowe, logistyka i tak dalej, setki różnych dokumentów związanych z organizacją zaopatrzenia i tak dalej. Jak je się przegląda, nawet jeżeli czytasz, ale przeglądasz, zaczynasz łapać, jak ta logistyka wyglądała, jak wyglądał przepływ dokumentów między poszczególnymi służbami. Nie, to bardzo ciekawe, nie? Jak wyglądało przygotowanie do ataku, bo my często skupiamy się na samej bitwie, zapominając, że duża część tego, czy nam się uda, czy nie, to jest etap przygotowań. Na Gallipoli jest bardzo fajne i mi się to bardzo podobało, może złe słowo, ale fascynujące było, jak w poszczególnych miesiącach Brytyjczycy się uczyli. Jak coraz lepiej te plany operacyjne były przygotowane, jak coraz bardziej kompleksowo. Plany pierwszych dwóch, trzech bitew na półwyspie to była jedna, dwie strony. Plany już w czerwcu, w lipcu to było kilkanaście stron. Ofensywa sierpniowa to były całe elaboraty po kilkanaście stron dla każdego korpusu i tak dalej. Wszystko rozplanowane, mapki, zaznaczone okopy, czyli uczyli się. To nie tylko w sensie, że się uczył oficer liniowy dowodzić batalionem czy dowódca dywizji, ale uczyły się sztaby, czyli zaczęło to wszystko funkcjonować w sposób bardzo, bardzo zorganizowany. Oczywiście to było zbyt późno, zbyt mało, jak to inaczej by się kampania zakończyła, ale ten proces uczenia się był widoczny i to bardzo widoczny. I to jest fajne i tego nie będziemy wiedzieli z książki. Znaczy, jak ktoś przeczyta moją książkę i ja tam napiszę, że Brytyjczycy się uczyli, to ktoś sobie weźmie, aha, uczyli się, ale on tego jakby nie zrozumie, o co tak naprawdę chodzi, nie? Jak ten proces wyglądał. To jest dla mnie bardzo ciekawe jak historyka i to chciałbym przekazywać w tych pracach. Wracając do tych dwóch książek, ich różnica polega między innymi na tym, bo jak ktoś będzie je czytał, to tam się bardzo dużo rzeczy powtarza, no bo ciężko, żeby tam było coś natomiast przy dywizji, ja tam przede wszystkim patrzę właśnie na ten poziom taktyczny. To jest dywizja, która od pierwszego do ostatniego dnia walczyła na półwyspie. W ogóle dywizja, która przeszła do legendy, ona jest mało znana, bo Brytyjczycy generalnie tę dywizję, swoje dywizje rozwiązali w większości po wojnie. Tam nie ma takiej tradycji dywizyjnej jak u nas na przykład, nie? Czy w innych krajach. Tam są regimentowe bardzo tradycje pompowane. Ale to była dywizja, która od pierwszego do ostatniego dnia walczyła na półwyspie i na jej przykładzie chciałem zobaczyć z tego poziomu taktycznego dywizji, jak wyglądała ta kampania. Bo mnie to bardzo ciekawi, nie? Jak ona została sformowana i właśnie jak poszczególne bitwy wyglądały. Ja tam dość szczegółowo opisuję cały czas z poziomu batalionów, więc widać, jak wyglądała taktyka brytyjska, jak ugrupowywano brygady do ataku, jak całą dywizję ugrupowywano, jak wsparcie artylerii wyglądało. Więc jak kogoś interesują takie kwestie, to w tej małej książce to znajdzie, w tej dużej, na początku opisu kampanii tak, bo było niewiele jednostek, mogą sobie na to pozwolić, ale wiadomo, im kolejne dywizje przybywały, liczba się żołnierzy zwiększała, trzeba było iść troszkę szczebel wyżej, nie? A dla mnie to już jest troszkę mniej interesujące. Jak pisałeś Marne, ja twoją Marne skończyłem miesiąc temu czytać, to tam korpusami się wręcz posługiwałeś, nie? No, musiałeś. Nie da rady, nie? Dokładnie, nie da rady i mogłeś to najwyżej sobie pozwolić na kilka pojedynczych przykładów, epizodów na takim niższym szczeblu, no bo nie dało się, nie? Nie dało się. Stąd na przykład mnie w pierwszej wojnie interesują te takie kampanie troszkę poboczne, gdzie tych wojsk było mniej, bo tam można zobaczyć jednak, jak sobie poszczególni oficerowie, poszczególne jednostki radziły z wyzwaniami. Nie? W przypadku frontu zachodniego, no jeszcze ten 14 rok, może 15 jest na tyle jeszcze spoko. Mówię o Brytyjczykach, bo Francuzi to od razu mają armię masową, Niemcy również, dlatego mnie nie bardzo interesują. Nie? Natomiast Brytyjczycy są we Francji fajni. Można by kiedyś spróbować coś napisać na temat BEF-u w pierwszym roku wojny, bo to jest też bardzo fajne, jak Brytyjczycy uczyli się sztuki operacyjnej. Francuzi czy Niemcy byli o wiele bardziej zaawansowani w tej kwestii. No nie? O ile na przykład... armia, a Brytyjczycy też 6 dywizji to... Tak. To nawet nie jest kwestia dywizji, tylko kwestia nawet tego, że w czasie pokoju ten szczebel operacyjny nie funkcjonował w Wielkiej Brytanii. I nawet najlepszy dowódca, jak nie ma praktyki, no
rzeczywistość zawsze jest jednego wyzwaniem, tak? To jak historyk. Jakbyście się uczył warsztatu historyka tylko z teorii, to zawsze przy pierwszej książce będziesz miał problem. Tak też było, prawda? Stąd my się uczymy, piszemy magisterkę, potem doktorat, piszemy artykuły, książki, uczymy się, nie? I sam pewnie jak teraz weźmiesz swoją książkę sprzed, nie wiem, seka twojego, nie? Sprzed tam iluś lat, zrobiłbyś to zupełnie inaczej. Już wiesz, jakie problemy cię by czekały przy tym temacie, znałbyś archiwa, lepiej byś pisał, lepiej znał komputer nawet, taka trywialna rzecz jak obsługa Worda, pewnie dzisiaj ci lepiej idzie niż te 15 lat temu, załóżmy, nie? Podobnie jest z wojskiem, podobnie jest z oficerem na polu walki. Nawet jak jest dobrze przygotowany teoretycznie, to on się niestety będzie musiał uczyć, nie? No i Francuzi, i Niemcy, inne armie europejskie również, one były o wiele lepiej przygotowane do tego poziomu operacyjnego. Brytyjczycy prawie, że w ogóle. I to jest, ale ja ci powiem, że jest pewna analogia, tak jak to teraz mówisz, bo Niemcy, owszem, piechotę tak, ale na szczeblu pokojowym mieli tylko jedną dywizję kawalerii, a tak to był szczebel brygad i czasem robili ćwiczenia tam improwizowanych bodaj nawet korpusów, ale to ty rozumiesz, że tak funkcjonowała cała armia brytyjska jak gdyby, nie, że tylko co jakiś czas robili większy szczebel i stąd Niemcy nie wiedzieli, jak wykorzystywać swoją kawalerię, tak, bo nie mieli właśnie tej jak gdyby praktyki, tak, to trzeba było... Dokładnie o to chodzi. Brytyjczycy mieli 6 dywizji jakby przygotowanych przed wojną, i jedno dowództwo korpusu w Aldershot, pierwszego korpusu, które funkcjonowało stale i tyle. Nie było żadnych innych szczebli operacyjnych. To pytanie, czy korpus to jest taktyczny jeszcze, czy już operacyjny? Dla mnie operacyjny, powiedzmy, ale to jest może... I co roku były letnie ćwiczenia, Pira z oku 2 tygodnie, gdzie w centralnej Anglii tworzono drugi korpus ad hoc, czyli zbierano oficerów, nie wiem, ze szkół wojskowych, z takich formacji terytorialnych, w sensie administracyjnych. I drugi korpus powstał ad hoc, oba korpusy po 2 dywizje miały tam, chłopaki się przez 10, 12, 14 ćwiczyli, zawsze w tych samych warunkach, zawsze na tym samym terenie i to było wszystko, nie? Więc ten pierwszy korpus jeszcze, dowódca tego korpusu jeszcze tam jakieś pojęcie miał o tej sztuce operacyjnej, bo to nie jest tylko kwestia samej umiejętności dowodzenia dywizjami, ale zgrania sztabu. Bo my trochę tak myślimy, że dowodzenie to jest tak, siedzi sobie człowiek jak w RTS-ie, w gierce komputerowej, kliknie myszką i to zadziała. No nie, dowodzenie to jest sztab ludzi, nie? Którzy muszą ze sobą współpracować, nie? Tak jak w każdym zespole. Jeśli współpracujesz z kimś raz w roku przy drobnym projekcie, 3 dni, no to niewiele się nauczysz, to znaczy, bo nawet się nie znasz, nie? Zawsze jak coś się robi wspólnie i kogoś nie znasz, to na początku jest lekki dystans, trochę bardziej oficjalne relacje są i tak dalej. A jak z kimś działasz pół roku w zespole, nawet badawczym, to po tym już się rozumiecie. To nie chodzi, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tylko są różne charaktery, różne maniery. Ktoś jest rannym ptaszkiem, a ktoś siedzi po nocach, nie? Jak się te dwie osoby nie zgrają, to jest problem, bo ktoś dostanie rozkaz, akurat idąc spać, i on ten rozkaz przeczyta za 8 godzin. Tak oczywiście strzelam, tak oczywiście nigdy nie jest, ale chodzi, żeby pokazać pewien przykład, nie? Ale jeśli my się znamy i wiemy, że ktoś działa w ten sposób, to ja wiem, żeby wysłać temu gościowi rozkaz 2 godziny wcześniej, albo w jaki sposób go sformułować, nie? Jedni są bardzo wylewni i piszą dokładne rozkazy, inni są bardzo tacy konkretni, A, B, C i tyle, nie? Czasem pozorom przeciwstawne charaktery się uzupełniają, a czasem się będą zwalczać. Trzeba się dotrzeć trochę, nie? I stąd, jeśli masz na stopie pokojowej dowództwo operacyjne, które ze sobą działają na co dzień, nawet tylko bez jednostek podległych im, ale po prostu ze sobą siedzą w jednym pomieszczeniu, mają jedno biuro, wysyłają rozkazy, znają się, nawet na takiej towarzyskiej stopie, lepiej to funkcjonuje na polu walki. Brytyjczycy tego nie mieli. Ja mówię, wyjątkiem pierwszy korpus, ale też to funkcjonowało, jak funkcjonowało, nie? Jest o tych dowódcach to przeciwstawne charaktery Hindenburg i Ludendorff, tak, gdzie Ludendorff był może i genialny, błyskotliwy, ale straszliwie nerwowy, tak, a Hindenburg był w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność i pójść spać z tą odpowiedzialnością po prostu bez żadnego problemu. Jego nerwy trzymały i tu się świetnie uzupełniali, tak samo Zekt i Mackensen. I bodaj Mackensen napisał do Zekta, jak się już rozstawali, że i nasze wojskowe małżeństwo dobiegło końca. Że ta relacja dowódcy i szefa sztabu, tak, właśnie w ten sposób funkcjonowała. Oni się musieli rozumieć, tak, bo to nie zawsze wszystko trzeba słowami, prawda, wyjaśnić, też i kwestia zrozumienia intencji, jak gdyby, która idzie za tym,
nie z każdą kwestią się pytać, czy chodziło o to, tak? Bo to nie było możliwości, więc to rzeczywiście to trzeba było tylko i wyłącznie w praktyce wyrobić, tak? A to musiały te dowództwa funkcjonować na strefie pokojowej, żeby można było się nauczyć. No dobra, a kwestia Habeka, tak jak to wiemy, czym się różni Gallipoli od nieśmiertelnej dywizji, a Habek co jest streszczeniem tej... Będę szczery, i to jest nawet w Habeku pierwszy przypis, tak, Habek to jest ta gruba książka Gallipoli zrobiona dla ludzi, dla ludu. Znaczy, jestem wyrzucony... supermensem, tak, bo przeczytałem grubą. Znaczy, powiem tak, jak ktoś przeczyta tą grubą, w cudzysłowie książeczkę, to w Habeku to jest po prostu streszczenie, tak mówiąc kolokwialnie. Habek ma swoje zasady, ja i tak je mocno naciągnąłem, to będzie chyba najgrubszy Habek w całej historii. Jestem zdziwiony, że się na to mi zgodzili. Ile ma stron? 450. Jak na Habeka to jest gigantyczna objętość. Potrafiły być Habeki na 120, także duża objętość. Znaczy w praktyce to jest mały format, więc się rzeczy się strony rozszerzyły. Natomiast ta moja książeczka, ona ma format B5, tam jest 650 stron, więc to jest tak naprawdę Habek, to jest 40% tej dużej. Nie? Wyrzucony jest w dużej części ten taki szczebel taktyczny, bardzo mocno uproszczona narracja, jeśli chodzi o takie kwestie, nie wiem, jak to, nie wiem, kwestia rola Churchilla i tak wszystkie dyskusje, one są spłycone albo wyrzucone, bo to jest bardzo ciekawe, ale no, tu nie ma miejsca. Przypisy bardzo mocno zredukowane. Ja jestem wielkim fanem przypisów, więc lubię je robić. Natomiast tak, tu jest... No nie, my czasem czytamy książkę, bardziej nas przypisy interesują niż sama treść, prawda, bo treść to tam ogólne stwierdzenie, a przypis, prawda. Dlatego w anglosaskich książkach mnie bardzo wkurza, że tam albo nie ma w ogóle przypisu, albo są z tyłu i są bardzo, bardzo ograniczone, nie? Nie wiesz, bo to zanim poświęcę czas na przeczytanie treści, sprawdzam bibliografię, ale no są książki, to nawet na kanale mam też recenzje, gdzie można w bibliografii nabić wszystko, tak, ale potem sprawdzam w przypisach, bo to widać, na ile ta bibliografia została wykorzystana. Tak? Bo jeżeli gościu korzystał z dobrych rzeczy, no to jest sens tracić czas, poświęcać w tym przypadku czas na przeczytanie jego książki, tak? Sam temat i treść, to jeżeli to mogą być jakieś wyssane z palca brednie, mówiąc kolokwialnie, tak? Jeżeli, prawda, nie ma tam dobrych materiałów w bibliografii i w przypisach, dlatego ja je zawsze sprawdzam. Jak byłem na studiach, to nasz obecny szef kolegium nauk humanistycznych miał ze mną zajęcia i tak mówił, że on jak idzie do księgarni, to były czasy, kiedy się do księgarni przechodziło, szedł do księgarni, jak on książkę chciał kupić albo myślał, czy kupić, to pierwsze, co robił, to właśnie tak jak ty mówisz, z tyłu proszę bibliografię, a potem tak sobie troszkę przelatywał, co jest w przypisach. I on czasem mówi, że no, w zasadzie widział, że książka jest dobra, ale po przypisach widział, że nic nowego z niej nie wyczyta. I już odkładał, nie? Nawet nie czytałem z treści, nie? A jak przeczytał wstęp i zakończenie, to w zasadzie już wiedział, co jest książka. Ja wtedy to traktowałem, że się trochę przechwala, bo jeszcze, że teraz jak idę do księgarni i sobie na przykład Habeki przeglądam, dawniej kupowałem wszystkie w ciemno, nie ukrywam, to teraz troszkę jestem ostrożniejszy, bo nie mam po prostu miejsca na półkach. Robię to samo. Bibliografia, przypisy. Wiadomo, że Habek to jest popularna naukowa seria, te przypisy nie są konieczne, ale bibliografia wiele mówi, nie? Ale przy tym chodzi o jego... myślę, że jak ktoś się korzystał z archiwaliów, to by się i ma je na przykład w bibliografii, tak, to by się tym pochwalił, czy jakimiś tam tymi dobrymi rzeczami, a wydaje mi się, że powinny się znaleźć. Jeżeli ten, to wiesz, no może nie, chociaż ja tam się staram do każdego akapitu, nawet i w Habeku, tak, przynajmniej, żeby jakiś przypis był, to różnie to wychodzi, ale no po prostu jednak, wiesz, więcej niż sześć na krzyż, tak, bo to moim zdaniem to jest fikcja po prostu wtedy to całe. Znaczy, bardziej dla mnie jest ważne to, żeby zobaczyć, jakie to były pozycje, bo też po biografii widzisz czasem, ona jest duża, ale jak sobie patrzysz, co to jest, to widzisz, to jest takie nabijanie tej bibliografii, nie? Ja zawsze z tym to mówię, że jak ktoś chce, to nabije ci wielką bibliografię, ale nie o to chodzi. Inna rzecz, tak jak mówisz, też nie chodzi też o to, żeby były trzy książki na krzyż, bo to też jest bez sensu i trzeba znowu umieć... Bibliografia i przypisy służą temu, trochę teraz chodzimy na warsztaty, nie? Historyczne. Bibliografia służy temu, żeby pokazać czytelnikowi, że się jest obeznanym w temacie. A więc nie ilość, tylko jakość. Znaczy się. Czasem to będzie mało pozycji, czasem to będzie paręnaście stron, to nie o to chodzi, ale żeby pokazać, że się jest w temacie, nie? Obeznanym. Także Habek to jest taka wersja light troszeczkę wychudzona. Jest to w przypisie zaznaczone, żeby tam nikt się nie czuł jakby zawieziony, więc od razu też powiem, jak ktoś ma u siebie tą grubą książeczkę, chociaż to był bardzo mały nakład, no, ale to wiesz, jak wygląda wydawanie książek przez wydawnictwo uniwersyteckie, to
No, nie będziemy szli w tą drogę, prawda? Nawet jak jest popyt, to i tak jest problem, żeby ten nakład zwiększyć. Tu się podobno rozszedł dwa tygodnie chyba, albo trzy, więc. Się nie dziwię, bo wiesz, temat chwytliwy, książka solidna, tak? Każdy, kto zerknął na bibliografię to i przypisy, to się domyślił, że to nie jest po prostu byle co, tylko ktoś to wiele rzeczy przetrawił. Ja pamiętam przecież tą konferencję o Richthofenie, tak? Wtedy mieliśmy okazję chyba się spotkać po raz pierwszy i pokazałeś wtedy, że zdecydowanie się orientujesz w tej tematyce archiwum, tak, brytyjskiego i tych materiałów, tego, co tam jest, nie? Bo to nie o tym było twoje wystąpienie, bo o ile pamiętam, jest fajnie w świetle dokumentów brytyjskich, nie? Ale przy okazji zobaczyłem, że naprawdę wiesz, jak to archiwum wygląda. Także nie jest, że pojechałeś na jeden dzień do archiwum, ściągnąłeś jedną teczkę, skserowałeś i wiesz, pan robisz. Bo tak jest, jak mam być cztery, że masz to przetrawione po prostu, nie? Tutaj, jak zacząłeś ten wątek, to będę teraz szczery, tak trochę jak o spowiedzi publicznej. Mianowicie, cała moja przygoda z tym tematem, bo padło pytanie jakiś czas temu, a ja trochę uciekłem od odpowiedzi, jak się tematem zacząłem zajmować. Jak skończyłem doktorat, szukałem kolejnego punktu zaczepienia. I to był czas, nie pamiętasz, jak CAF był w Polsce remontowany, tam przez dwa lata chyba był brak dostępu, a u nas na uniwersytecie było dość dużo pieniędzy na tak zwanych młodych naukowców. Nie? I mój ówczesny dziekan mówi: Paweł, trzeba to wykorzystać, może jakiś taki temat napiszesz, taki trochę luźniejszy, no zanim CAF się gdzieś tam otworzy i tak dalej. A ja nie powiem, miałem taki detoks trochę po doktoracie, więc myślę, dlaczego nie, polecę sobie do Londynu. Akurat dowiedziałem się o tej kampanii zupełnie przypadkiem, bo wyjechałem z studentami na Gallipoli właśnie, na Półwysep, jako opiekun, trochę zmuszony z przypadku, bo mnie ktoś to wrobił. Na ten temat nic nie wiedziałem, ale sobie myślę, kurczę, mam jedną książkę w Habekach już opisaną o kampanii francuskiej 40 roku i ja lubię pisać takie prace popularno-naukowe, myślę, akurat o tym napiszę, w Polsce o tym nikt nie pisał, pojadę sobie do Londynu, trochę książek pościągam i właśnie tak jak mówisz, trochę pójdę do archiwum, żeby nie było, trochę wezmę takich teczek, najważniejszy jakiś tam dokument operacyjny, żeby nie było, że się to tylko przypisuje innych autorów i sobie popularno-naukową książkę. Żeby nie było, przy pracach popularno-naukowych archiwa nie są wymagane, ale warto, żeby przynajmniej ktoś zrobił taką podstawową kwerendę. To tak, to, że mam coś popularno-naukowego, nie zwalnia nas jakby z pewnej rzetelności historyka. Nie? Zdecydowanie nie zwalnia z rzetelności. To trzeba... A nawet chyba jest ona większa, bo to ma większy zasięg, więc możemy głupoty do obiegu wprowadzić i potem będą ludzie powtarzać to przez najbliższe 50 lat, nie? Ja słyszałem, że to się pisze prace i rzeczywiście tutaj w pełni się zgadzam. Prace popularno-naukowe trudniejsze są do napisania niż naukowe, bo oprócz tego, że muszą być rzetelne, to jeszcze trzeba je napisać tak, żeby ludzie zrozumieli. Akurat ja trochę będę mało skromny, a mi akurat to wychodzi. I to słyszałem, nie że ja sam o sobie tak myślę, ale od kilku osób słyszałem, że mi to w miarę wychodzi, nie? I lubię to robić, nie? Bo jakby... Są też osoby, które piszą dla takiego wąskiego grona, jest, nie wiem, 5 specjalistów w Polsce i nawzajem dla siebie piszą i nikt tego nie czyta. To jest bez sensu generalnie, nie? Historyk ma pewną odpowiedzialność społeczną też. To jest tak trochę może górnolotnie, ale powinniśmy promować tą historię, nie? Przykład pierwszej wojny, nie? 10 lat temu, 15, o pierwszej wojnie prawie nikt w Polsce nie pisał, nie? To były pojedyncze publikacje, nie? Jak to się zmieniło, nie? Ale to jest kwestia tego, że zaczęły się pojawiać fajne, wartościowe pozycje, nie? Ja dość późno się w ten temat wkręciłem, więc nie chcę mówić o sobie, ale choćby tutaj parę innych osób gdzieś tam, prawda, które pisały całkiem ciekawe rzeczy na temat pierwszej wojny, sprawiły, że ta wojna w naszej świadomości jakby pojawiła się ponownie po 100 latach. Nie? Wracając do mojej przygody z Gallipoli, więc ja już sobie wziąłem trochę książek, przeglądałem archiwa i już tak pół książki do Habeka napisałem, takiej mojej pierwszej, i w pewnym momencie, i powtarzałem rzeczy, które w anglosaskiej historiografii dominują. Typu Hamilton był niekompetentny, prawie nam się udało, ale tam mieliśmy pecha i tak, takie inne bardzo, bardzo wyświechtane stereotypy. I w pewnym momencie, gdy już zacząłem samą kampanię opisywać i mam te książki i trochę tych dokumentów operacyjnych, nie jakaś super kwerenda wielka, ale mam, no i tak czytam to, co piszą ci autorzy, czytam to, co mam w dokumentach i taki dysonans. No coś tu nie gra, nie? Coś tu nie gra. I miałem dwa wyjścia, nie? Po pierwsze, trochę to zlać, bo może się nie znam, no bo jeszcze nie byłem specjalistą. Wiesz, czasem można, jak masz problem taki, że coś nie pasuje, może jakimś ogólnym stwierdzeniem zbyć i w zasadzie się nie myli, bo to może wszystko oznaczać i idziesz dalej, nie? Nie powinniśmy tego robić, ale każdy wie, jak wygląda pisanie pewnych rzeczy. Ale no ja jestem ciekawski, nie? Caw się zamknięty, mam pieniądze z uczelni, wracam do Londynu. Jak zacząłem grzebać w dokumentach, to co ci mówiłem wcześniej, jest takie, wydawało mi się, że wiem, potem mi coś nie pasowało i w ogóle wszystko było bez sensu, a potem zacząłem
powolutku grzebać, rozumieć, o co chodzi. I wtedy sobie tak usiadłem dosłownie, przez parę dni siedziałem i tak myślę, kurczę, może z tego coś więcej zrobię, nie? I to był problem, bo miałem, mówię, już pół książki napisanej do Habecka, tam 150 stron prawie, nie? A to oznacza, że to idzie do kosza po prostu, nie? To jest rzecz, której nikt nie lubi z nas robić, siedzieć parę miesięcy, napisać 150 stron i potem delete, nie? No nie. Porozmawiałem z paroma ludźmi i się pytam, czy ja w ogóle taki temat mogę zrobić w Polsce, bo to, nie sztuką jest sobie wybrać temat, siedzieć 5 lat, a potem się okaże, że to w ogóle było bez sensu, bo ci recenzenci powiedzą, że praca no, nie spełnia warunków, nie? To nawet jeżeli napisana, tylko nie spełnia warunków pracy habilitacyjnej, nie? Więc, ale już wiesz, ten warunek pracy habilitacyjny to jest tak uznaniowe, że... No ale jednak jako młody doktor trzeba mieć dystans, to znaczy... Ja bardzo często się konsultuję z ludźmi ze środowiska, nie? To jest taki nawyk, który też bardzo promuję wśród kolegów, co mnie się to zdziwiło, że to nie jest regularne. To znaczy, ja swoją książkę, zanim dałem w ogóle do recenzji, do wydawnictwa, rozesłałem do paru osób w Polsce, żeby to przeglądnęły. Nawet nie, że przeczytało do techy, bo no, nikt nie będzie za chwilę czytał 700 stron prawie, ale o dziwo przeczytali w większości i każdy mi coś tam, jakieś uwagi wrzuci, nie? Więc ja też skonsultowałem, czy temat może być. Generalnie powiedziano mi, że może być. I wtedy zaczęła się przygoda właśnie z Gallipol. Nie? Taka typowa, parę lat siedzenia w archiwach, publikacje, ściąganie wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. A praca w Archiwum Brytyjskim jest rewelacyjna. To też, powiem szczerze, też mnie jakby mocno zmotywowało, bo my w Polsce mamy ten problem, że mamy mało materiałów. Znaczy, wojny światowe, okupacja, fronty przechodzące powodowały, że te dokumenty ginęły bezpowrotnie, nie? Mamy mnóstwo białych plam. W Wielkiej Brytanii jest luksus, tam masz wszystko, nie? Po prostu. Wszystko, co kiedykolwiek wytworzono i masz w jednym miejscu, nie? To jest po prostu dla historyka, tak jak w tej kreskówce z Clarence McFarlane, masz taki skarbiec ze złotem i sobie po prostu tylko się pływasz w dokumentach, nie? Ja tak się czuję tam, nie? Stołówka jest obok, jeszcze jest księgarnia, także po prostu tam w zasadzie można, jeszcze tylko łóżka brakuje i można nie wychodzić, nie? Więc... No tak, to tak samo jak ja we Freiburgu, tam też bardzo... Podejrzewam, że Niemcy mają podobnie, nie? Że to jest... Przy czym w Niemczech chyba są pewne braki, jeśli chodzi o dokumenty, nie? Bo tam mówiłeś, że coś czasem zbombardowali w czasie II wojny i tak dalej. U Brytyjczyków jest wszystko, powiem ci, że jak taki przykład, jeden rozkaz operacyjny sztab MEF-u wytworzył w 22 kopiach, jest na dole rozdzielnik typowy, nie? Wszystkie 22 kopie znalazło, nie? Także po prostu to pokazuje, jak dokumentacja jest kompletna. Fakt, że jest zorganizowana w sposób tak chaotyczny, że masakra, ale jest, nie? Jak już się człowiek przegryzie, to... Jak masz doświadczenie, to sobie znajdziesz, nauczysz się z tym sobie radzić bez problemu. No. To jest taki, tutaj jeden z twoich gości mówił, że w Europie jest o wiele prościej, dlatego że jak Polak pojedzie na przykład do francuskiego czy niemieckiego archiwum, to te armie były tak samo zorganizowane. Prawda? Więc nawet nie znając języka, ja to też widziałem we francuskich archiwach. Mimo, że mój francuski jest naprawdę bardzo podstawowy, ja wiedziałem, gdzie czego szukać, czym się zajmuje, nie wiem, pion operacyjny, pion kwatermistrzowski, ODB, co to jest, gdzie znaleźć, czyli mam tabelkę, nawet nie muszę znać za bardzo języka, widzę, prawda, i tak dalej, raporty operacyjne i tak dalej. Język jest bardzo, bardzo hermetyczny w wojsku, więc szybko łapać można, o co chodzi i można z tego korzystać, nie? U Brytyjczyków to jest bardziej chaotyczne, nie? Ale to zresztą miałeś, podejrzewam, że twój doktorat o Wojsku Polskim w międzywojniu ci bardzo pomógł z tą strukturą francuską, bo przecież nasi, tak jak dzisiaj tak wtedy kopiowaliśmy Francuzów, więc... Dokładnie, powiem Ci, że to aż mnie zaskoczyło właśnie, jak bardzo te wpływy francuskie w Polsce były widoczne, właśnie pod takim kątem organizacyjnym trochę, no nie? Bardzo były widoczne. Co prawda to tam się przeplatało z niemieckimi i tak dalej, ale to francuskie były dość mocno widoczne, zwłaszcza w tych latach 20., pierwszej połowie lat 20. Ja dorwałem gdzieś niemiecki materiał do gry wojennej, że opublikowałem go w przeglądzie historycznym wojskowym i tam była informacja, że do 26 czy tam 27, tak, do zamachu majowego, to zdecydowanie Polacy pod wpływem francuskim całkowicie, tak? Dopiero teraz się to trochę zmienia, bo dokument był tam, nie wiem, z 32 roku na oko, takie tak. No, czy jak sobie weźmiesz z lat 20, z początku lat 20 regulaminy Wojska Polskiego, to jest praktycznie przedruk francuski. Z drobnymi tam zmianami, żeby trochę pod nasze warunki dopasować, ale to jest generalnie przedruk. W niektórych przypadkach wręcz słowo w słowo, nie, po prostu to jest tylko tłumaczenie, bez żadnych zmian. No właśnie, więc to ten, dobra, lećmy dalej. Jak wyglądało nawiązanie współpracy z wydawnictwem Bellona? No bo tak jak już wspomniałeś, Flandrię 40 wydałeś już ładnych parę lat temu, tak? A teraz Gallipoli.
Powiem tak, jeśli ktoś ze słuchaczy, czytelników, widzów i tak dalej chce się zająć historią, to przede wszystkim trzeba się nie bać. To znaczy, ja jestem przykładem człowieka, że głupi ma zawsze szczęście. To znaczy, skończyłem studia doktorskie i czekałem na obronę i tak dalej. To trwa chwilkę, parę miesięcy na recenzję i tak dalej. I żeby zabić trochę czas, bo to był okres wakacyjny, to myślałem, może napiszę coś do HBK-u. Zawsze chciałem to zrobić. To jest takie było moje, w cudzysłowie, dziecięce marzenie. I najzwyczajniej w świecie. Zawsze mnie ta druga wojna interesowała. Tak, więc myślę, a nie było w tym czasie, było dużo książek o II wojnie, nie wiem, o bitwie o Anglię, parę innych rzeczach, ale o dziwo nie było właśnie o tej kampanii francuskiej 40 roku. A ponieważ w Polsce jest sporo materiałów na ten temat, to wbrew pozorom, plus to jest popularna naukowa praca, no i plus oczywiście jako młody chłopak też byłem o wiele mniej krytyczny w stosunku do siebie, więc napisałem po prostu najzwyczajniej w świecie. Napisałem do wydawnictwa, zrobiłem króciutki konspekt tego, co chcę zrobić i czy się zgodzą. I o dziwo po tygodniu dostałem maila zwrotnego, jak najbardziej, tutaj wytyczne, nie ma problemu. I po prostu, tak trochę mówiąc, z ulicy napisałem po prostu tą książeczkę. Oczywiście to nie tak, że to była moja pierwsza książka, bo ze dwie, trzy książeczki drobne wcześniej popełniłem, więc też wydawnictwo wiedziało, z kim ma do czynienia, podejrzewam. No nie? I to było wszystko, nie? I to było wszystko. Później oczywiście trochę czasu mi zajęły inne rzeczy, więc troszkę te popularno-naukowe kwestie zeszły na plan dalszy. Sam wiesz, za popularno-naukowe prace my na uczelni nie mamy żadnych punktów, żadnych bonusów, a tego nam czas zajmują. Tak system jest w Polsce skonstruowany, więc troszkę gdzieś to umknęło. Teraz wprowadzili to popularyzację nauki, wiesz, ale ja tam punkty za swoje habeki dostałem, po prostu powiedziałem, że ma bibliografię i przypisy i tyle. Także to jest kwestia podejścia. U mnie na uczelni podejrzewam, że jak nie ma recenzenta, to nie będzie. Ale to inaczej, mi to tam nie jest problem. Ja jakby nie wszystko się wokół punktów kręci, nie mam z tym większego problemu. Natomiast jak już pisałem o Gallipoli, mówię ci, zaczęło się w ogóle z myślą tak z 8 lat temu, że to będzie właśnie mój drugi habek. Nie? I on by wyszedł mniej więcej jakieś 2-3 lata po tej Flandrii. No oczywiście zmieniło mi się moje podejście, więc ten habek wychodzi po 10 latach praktycznie od wcześniejszego. I tu podobnie. Napisałem, żeby nie skłamać, jakieś 9 miesięcy temu chyba do wydawnictwa, zwyczajnie w świecie, mówiąc, mam taką książkę, to jest moja habilitacja, ale chcę to zrobić też w wersji takiej light. Czy Państwo są zainteresowani? Po 2 tygodniach info, jak najbardziej tutaj, do kiedy? Uzgodnienia terminów. Trochę przeciągnąłem te terminy, wiadomo, wiesz, jak jest z pisaniem, zawsze termin się przeciąga na te 2 miesiące. O dziwo, bardzo sprawnie poszedł ten etap redakcyjny, bo dosłownie w 3 miesiące. Już jest w zasadzie zamknięte, już jest okładka, już jest po korekcie. Więc tak naprawdę tylko czeka na swoją kolejkę w planie wydawniczym. I jest wszystko. W moim przypadku krótką kolejkę, ale to słusznie, bo raz, że bitwa ciekawa i książka myślę, że jest dobra. No, ja znam tą dłuższą wersję, ale podejrzewam, że nie powyrzucałeś tych dobrych rzeczy najlepszych i nie wyszło źle, więc myślę, że to HBK... Pytanie, co kogo interesuje, nie? Bo to też jest taka rzecz. I to jest fajne, że w tej dużej książce, nie chcę tak trochę się za bardzo reklamować, bo to nie o to chodzi, ale z drugiej strony też nie można być za bardzo skromnym. W tej dużej książce starałem się, co było trudne, z jednej strony patrzę na ten poziom strategiczny, czyli w ogóle kampania w całym kontekście brytyjskiego wysiłku wojennego, jak to w Londynie wyglądało, jak proces decyzyjny wyglądał, ale z drugiej strony też pokazać samą kampanię. Czy to się udało, to czytelnik oceni. Natomiast opinie póki co, jak powiem, to są na tyle fajne, że każdy coś dla siebie znalazł, prawda? No oczywiście, zdecydowanie dla siebie znalazłem, moją opinię masz nawet na piśmie, także. Tak, kogoś interesuje armia brytyjska, sobie ten fragment o armii brytyjskiej poczyta. Piotrek Szlanta na przykład mówi, że dla niego najfajniejsze były ten etap planowania na przykład, nie? Ktoś inny mówi, że jego interesują właśnie same walki, bo go ciekawią, nie? Ja wtedy zaczynałem przygodę z historią wojskową właśnie, bo mnie walki interesowały, jak ci żołnierze walczą, nie? Więc myślę, że tam każdy coś dla siebie znajdzie, nie? W tej dużej książeczce. W tej mniejszej jest mniej tego takiego, tej analizy. Jest po prostu opis trochę, nie? Czasem po prostu jak w tej dużej książce pisałem, kto miał jaką opinię, jak te dyskusje trwały, to w tym małym jest po prostu 2 zdania, że to i to, no siłą rzeczy, prawda? To jest jakby oczywiste, nie? Więc z Habekiem jest prosta sprawa. To znaczy ja tutaj mogę tylko propsować wydawnictwo Bellona,
tam się można do balony różne rzeczy przyczepić, ale jeśli chodzi o habeki, jak ktoś ma fajny pomysł, chce to zrobić, pisać do wydawnictwa, zachęcam. Myślę, że się spotkacie Państwo z pozytywnym odbiorem, a popularyzacja historii jest fajna w Polsce. Plus habeka jest taki, że każdy z nas ma do niej jakiś sentyment, nie? Ja mam chyba z 200 książek z habeków na półce. Więc... Wow, to sporo. Nie, ja mam, nie liczyłem, ale mogę mieć 20-30, nie więcej. Wiesz co, ja mówię, od 20 paru lat kupuję praktycznie wszystko. Ostatnio już nie, ale żeby nie skłamać, bo za mną są raz, dwa, cztery półki pełne, nie? Więc no to tylko tak, około 200, nie? Masz tego sporo, to zdecydowanie. Nie, to mi się przypomniało, tak jak mówiłeś, żeby się nie bać i napisać ten dowcip, jak człowiek się modlił co wieczór, prawda, do Pana Boga, żeby wygrać w Totka, nie? I Pan Bóg w końcu mówi, no weź, skreś w końcu te numery. tak, dokładnie. Więc no to tu można prosić, że ojej, fajnie by było, ale rzeczywiście trzeba po prostu ten krok zrobić. I nie bać się tego, naprawdę, ja to widzę po sobie. Trzeba być odważnym, nie? Typu ktoś kiedyś mówi mi, on by coś chciał, nie wiem, osiągnąć, uzyskać, wygrać, zrobić i tak dalej. Się zawsze pytam, no to co robić w tym kierunku? A nie, bo się nie uda, to nie ma sensu. No kurde nie, teraz tak trochę będę jak taki coach na YouTubie, tak? Nie bać się próbować. Napisać maila dzisiaj to nie problem. Dawniej trzeba było chodzić, dzwonić, umawiać się, to trochę było stresujące. Dzisiaj możemy sobie w zaciszu domowego pokoiku otworzyć maila i napisać, nie? Moja pierwsza książka w ogóle to jest lekko polepszona magisterka, nie? Bardzo prosta książeczka. I też skończyłem magisterkę, miałem dość dobre recenzje, każdy ją chwalił, kto tą moją magisterkę czytał. Więc oczywiście ja byłem bardzo, bardzo młodziutki, bardzo naiwny, to myślę, że to ją wydam, nie? Napisałem do chyba 8 wydawnictw, 6 mnie w ogóle zlało. Jedno napisało, że to nie ich tematyka, ale 8, i to takie dość fajne wydawnictwo, bo Bonneriton z Warszawy z Panu, napisało jak najbardziej chętnie. Jest taki konkurs ministerialny właśnie do takich książeczek, trzeba nam 2 recenzje, jak pan zdobędzie 2 fajne recenzje, my zgłosimy wniosek na finansowanie. Ktoś mi tam pomógł zrobić recenzję po koleżeńsku. Nie, że były to recenzje takie, no ale po prostu znałem kogoś, że ktoś mi napisze, albo zna kogoś, kogo zna. Recenzje zostały złożone. Po paru miesiącach ministerstwo dało kasę, nie jakąś wielką, bo to było chyba 4000 zł, nie? Ale mała książeczka, bardzo cieniutka. I po roku miałem pierwszą książkę, nie? Panie, no to podobnie do mnie historia z Zektem właśnie. To też jest moja magisterka, przerobiona, rozszerzona, tak gdzieś myślę, że o 1/3 siedziałem nad tym, dłubałem i rzeczywiście to tam też się udało z Avalonem. Dokładnie, więc to jest rada, nie bać się po prostu, spróbować, bo nawet, że się nie uda, nie, to prosta sprawa, nie, i to też pokazuje, że jest szansa, żeby w Polsce nawet książki historyczne sprzedawać, nie, pewnie nie tak jak na Zachodzie, ale jest wydawnictwo, nie wiem, Napoleon V, prawda, z Oświęcimia, które też chętnie wydaje po prostu książki. Jest parę wydawnictw, które są bardzo otwarte na współpracę i ten rynek też chyba troszeczkę się rozwija w Polsce. Nie jakoś super mocno, ale jednak widać mi się jakiś ruch powoli się rozkręca, jeśli chodzi o tą wojskowość. To o planach pogadamy później, ale pociągnijmy wątek tych, jakie miałbyś jeszcze inne rady dla chcących No tutaj tak ładnie wyszło, stwierdziłem, że nie będę przerywał. Trochę wyszedł taki odcinek, wiesz, motywacyjny, ale dlaczego nie? Ja jestem generalnie jestem optymistą, więc dlaczego nie? Jeździć na konferencje i nie bać się kontaktu z ludźmi. Ja akurat mam z tym duży problem, bo ja się zawsze wkręcam w mnóstwo administracyjnych kwestii na mojej uczelni i jestem mało asertywny i nie umiem za bardzo odmawiać, bo nie wystarczy trochę komplementów i ja się zgodzę na wszystko, więc mnie pchają różne komisje, funkcje i tak dalej, ale generalnie jeździć, rozmawiać z ludźmi. Środowisko generalnie jest fajne nasze w Polsce, wojskowe, zróżnicowane, są jakieś animozje, różne grupki, ale generalnie dla takich młodych badaczy jest tu duża sympatia. Tak ja to zauważyłem, nie? Ja zawsze się na początku bałem, że ktoś mnie skrytykuje i tak dalej. Krytyka, tak jak powiedziałem, nie jest sama zła. Oczywiście też to nie można iść na zasadzie, że ja powiem cokolwiek i będę się chciał uważać za znawcę. Natomiast być otwartym, nie? Myśleć, wychodzić poza schematy. Cóż takiego jeszcze mogę powiedzieć? I zdawać sobie sprawę, że trzeba tak trochę pracować. To znaczy, każdy, nie czy tak masz u studentów, jak oni piszą licencjat czy magisterkę, oni jak najszybciej by chcieli zacząć pisać. Jeśli w ogóle im się chce coś robić, bo już pomijam tych, którzy się w maju budzą, że trzeba by coś napisać, ale jak ktoś chce coś robić, to zaczyna od tego, że on już będzie pisał, nie? To moja rada jest taka, czytajcie, czytajcie, jeszcze raz czytajcie, nie?
jak już będziecie naprawdę wiedzieli, że znacie się na temacie, to to oczywiście będzie błąd, bo nie, jeszcze się nie znacie, ale już pokazuje, że macie przynajmniej podstawę, nie? Już jeśli chodzi o samo pisanie pracy, to tak jak z budową domu, projekt jest najważniejszy. Więc przygotujcie sobie plan pracy, przemyślcie sobie go przede wszystkim. Stawiacie sobie pytania badawcze dość konkretnie. Starajcie się pisać, ja tak mam, nie wiem jak to, bo niektórzy piszą fragmentami, potem sklejają. Ja jestem zwolennikiem pisania tak po kolei pracy. Bo wtedy dzięki temu... Różnie, zależy, wiesz, ale fakt, że do każdego mam tak, że do rozdziału zakładam folder, do podrozdziału plik i zależnie, bo czasem staram się tymi fragmentami, ale czasem po prostu biorę daną pozycję i wyciągam z niej wszystko i wtedy muszę w różne kawałki poukładać. Nie? To powiem Ci, że ja trochę zwalczam takie podejście, to się trochę nie rozumiemy, dlatego że ja zawsze z tym to mówię, otwórzcie sobie plik jeden i na tym pliku pracujecie. Sformatujcie go sobie, zróbcie sobie w nim plan pracy i piszcie w tym pliku. Nawet jak skaczecie po rozdziałach, pod rozdziałach, to macie to w jednym miejscu. Ja robiłem tak magisterkę, jak ty mówisz. Powiem ci, że nigdy więcej. A więc to różnie, bo ja po prostu muszę ogarnąć, nie? Jak ja mam plik, który mi przekracza, nawet teraz kurczę, piszę artykuł, przez termin jest obiecany, że koniec lutego, ale go skończę, to on walki na działdowczyźnie w 14 roku. Są trzy tak gdyby tematy, tak? Słona granicy, Tannenberg i tam takie dożynki jesienne, nie? I po prostu mi zaczynało to wychodzić w maszynopisie ponad 20 stron i ja już nie wiedziałem, co gdzie jest. I podzieliłem sobie to na te trzy części, na trzy pliki i teraz, wiesz, dzięki temu jest mi łatwiej ogarnąć każdą część osobno, a potem już tylko postalać. To po prostu widać cecha osobnicza po prostu, nie? Tak, znaczy ja z kolei, jak mam w jednym pliku, ja to nie chcę tak mówić, a ja też dobrze Worda umiem, ja sobie od razu otwieram okienko nawigacji, mam wszystkie takie te narzędzia, które mi funkcjonują, ja sobie szybko łapię, co gdzie jest. No tak, bo jest teraz automatyczne spisy treści i tym podobne rzeczy. Tak, ja umiem te rzeczy robić i ja zawsze to studentom tłumaczę, bo każdy myśli, że umie Worda obsługiwać, bo ja potem wychodzi, że ma akapity z pacjami i takie rzeczy, więc... A no tak, akapity z pacjami to też, wiesz, dla niektórych też wiedzą tajemną jest wstawienie twardego podziału strony na przykład. No to już podział na sekcje i tak dalej, ale to nie będziemy w tym wchodzić, ale to też jest ważne. Natomiast ja jestem zwolennikiem, żeby jednak pisać po kolei. Ja wolę dłużej przysiąść, materiały sobie badać, robić sobie taką krótki konspekt, a potem pisać. Mi pisanie idzie bardzo, bardzo szybko, naprawdę. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pisać z głowy, czyli z niczego, jak mówi klasyk. To znaczy mam wokół siebie całą masę materiałów, ale generalnie piszę z głowy. Czasem jak muszę przysiąść te materiały przeglądać, to sobie je przeglądam. Potem się na przykład prześpię z tym i na drugi dzień wstaję rano, kawusia i piszę w miarę z głowy. I dla mnie to jest super sprawa, bo wtedy ja mam czyste myśli i to jest moja myśl, moja narracja i ona jest spójna, nie? Ale tak jak mówisz, to są kwestie osobowościowe. Mam koleżankę, która z kolei siedzi po nocach, ja piszę rano, każdy ma swój styl. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak ten etap przygotowawczy był taki dość konkretny. To znaczy sprawdzić, jakie mam materiały, sprawdzić, gdzie mam, jaka literatura. Nawet nie chodzi, żeby ją mieć, ale zrobić sobie listę najważniejszych pozycji, czy ja do nich dotrę, bo to nie sztuką jest zacząć sobie temat, a w połowie utknąć, nie? I tutaj jest problem. I zachęcam również, jak ktoś się chce bawić w historię wojskową, iść do archiwów. Nie da się tego uniknąć. Sam na początku swojej kariery gdzieś byłem taki, że na archiwa spoko, warto tam jeździć, no ale jak ktoś napisał książkę, zbadał archiwa, no to korzystajmy z tej jego pracy, prawda? Bo to będzie mój wysiłek na marne jakby zrobiony, no bo już powielam robotę, którą zrobił ktoś inny. Wyważanie się nauczyłem. I tekst, którego nienawidzę po prostu. Tak. Ja też jestem wrogiem zbędnej pracy, natomiast lata praktyki, to też zabrzmi tak może, a to też świadczy o rozwoju i jakby to też zachęcam, znaczy być otwartym na nowe doświadczenia. Wiem, że jednak poznawanie archiwów, te źródła pierwotne, prawda, które my mamy w ręce, są bardzo, bardzo istotne, nie? Taki prosty przykład, nie? Masz rozkaz operacyjny na maszynopisie i masz z boku ołówkiem jakieś prawki oficerów i tak dalej. Widzisz, że go nie pracowali, prawda? Jaki był pierwotny zamysł i tak dalej, jak to wyglądało, jak praca sztabowa wyglądała. Prosty przykład. Mamy dokumentację 29. Dywizji, regularnej Dywizji Brytyjskiej, na maszynach wszystko wypisane ładnie, a obok masz Dywizję 42. Terytorialną, te ich dzienniki bojowe ręcznie, ołówkiem pisane, byle jak, niekompletne i tak dalej. Widzisz, jaki był poziom pracy sztabowej dywizji regularnej, a jaki był w dywizji terytorialnej, nie?
bo możesz to przeczytać, że prawda, terytorialne dywizje były dużo słabsze, ale to jest nie odda ci tego, tego ducha, tego zdania, nie? No nie, to nie tylko liczba tam, nie wiem, w artylerii, tak, czy organizacyjna. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Witalne, tak, zdecydowanie tak. No dobra, to zostało jeszcze wtedy do omówienia. Jakie masz plany pisarskie? No po habilitacji rozumiem, że trzeba chwilę odpocząć, no, ale już myślimy do przodu. Powolutku kończę odpoczynek, to znaczy nie powiem, teraz do mnie to wszystko dociera. To znaczy na początku jakby wiedziałem, ok, tytuł przyznany i tak dalej, udało się osiągnąć swoje gdzieś tam cele naukowe. Teraz powolutku do mnie to wszystko dociera. I faktycznie myślę, jest kilka tematów, które chciałbym, na pewno chciałbym w pierwszej wojnie zostać, bo mi się to jednak, to mnie jednak zaciekawiło, natomiast już nie Gallipoli. I mam takie 2-3 pomysły, ale jeszcze muszę to przemyśleć, to co mówiłem cały czas dzisiaj, nie, że jednak warto czasem poświęcić 2 tygodnie albo miesiąc, pomyśleć, prawda, niż się od razu rzucać w głęboką wodę. Amerykanie mnie interesują. To jest fascynująca sprawa, jak oni do tej Europy przybyli i jak się mierzyli z trudnościami. A mierzyli się dokładnie, czy prawie z tymi samymi trudnościami, co Brytyjczycy. Więc to jest bardzo fajne, nie? Że Brytyjczycy mieli swoje problemy, 2 lata im zajęło, żeby się z nimi uporać, a potem przychodzą Amerykanie i robią dokładnie te same błędy, te same głupoty, nie? A najgorsze jest to, że im mówią, co zrobić lepiej. Nie. Po prostu to jest super ciekawe, nie? Tak sobie żartujemy oczywiście, ale to mówimy o tysiącach istnień ludzkich, żołnierzy, którzy byli pełni entuzjazmu, a marnowali do sensu życie, nie? Studentom zawsze tłumaczę, że dowódcy uczą się za walutę, jaką jest krew żołnierska po prostu. Dokładnie. I nie da się tego przeskoczyć, nie? To jest najgorsze właśnie, że nie da się tego przeskoczyć za bardzo. Czasem można uniknąć pewnych błędów, ale czasem się tego nie da, nie? Druga rzecz to jest Kanadyjczycy. Dlatego, że korpus kanadyjski na froncie zachodnim to była fajna sprawa, bo Brytyjczycy dość luźno przerzucali dywizje między korpusami, armiami, brygady, bataliony, mieszczali tym po prostu jak w sałatce warzywnej. Natomiast korpus kanadyjski, on całą wojnę stanowił jedną spójną całość. I w pewnym momencie, z tego co na dzisiaj wiem, to jest dopiero początek, gdzieś tam liżę ten temat, on liczył 4 chyba dywizje, czy 5, Wikipedia sobie Państwo sprawdzą, ale to była jednostka czy zgrupowanie, które było całą wojnę w tym samym składzie, dywizje w tym samym składzie, oficerowie się znali, awansowali w ramach jednej ścieżki, jakby jednej drabiny, prawda, hierarchii. I w brytyjskiej armii to był chyba najlepszy związek taktyczny, czy operacyjny. Miał przy okazji, ponieważ to były kanadyjskie siły ekspedycyjne, one miały też swoje osobne zaplecze, które też fajnie funkcjonowało. I tym bym się też ewentualnie mógł chciał zająć, żeby tych Kanadyjczyków opisać. Bo jak pisaliśmy o Gallipoli, to się Anzac tam przewinęło, prawda, i tak dalej. Ja nie jestem jakimś super fanem Australijczyków. Oczywiście ich lubię, ale oni są bardzo mocno zmitologizowani. Trochę takie mają duże ego. No mówię, bardzo ich lubię, ale Australijczycy nie. Ewentualnie bym poszedł sobie na przykład na Bliski Wschód. Kampania palestyńska i tak dalej. No to bo też ci Osmanowie mnie interesują. Bardzo mnie boli, że nie znam tureckiego. Znaczy turecki mi niewiele pomógł, ale bo nawet Turcy dzisiaj mają problem z pierwszą wojną. Bo mało pewnie w Polsce mało kto sobie zdaje sprawę. W Imperium Osmańskim używano języka osmańskiego, czyli to jest dość odległy od dzisiejszego tureckiego język, plus zapisywano go alfabetem arabskim. No to tak. Więc dzisiaj Turcy mają... arabskim, ale to nie wiedziałem, że język był jeszcze trochę inny. To... Inny. Takie 2 przykłady. Polska w osmańskim języku to jest Lechistan. To znamy z przysłów, prawda, i tak dalej. Ale dzisiaj w tureckim to jest Polonia. To jest zupełnie inne słowo. I reforma Atatürka po wojnie, też językowa, miała wyrzucić takie wszystkie naleciałości nietureckie i stworzyć od nowa język. I podobno, jak mówię, nie jestem ekspertem, mogę coś przekłamać, od razu się przyznaję, czyli nie wiem, ale się wypowiem. Nawet 80% słów jest innych. Więc jak mamy, oczywiście czasem są to słowa podobne, ale jednak zmienione, plus inny język, więc... To tak jakbyśmy porównali polski z ukraińskim. Bardzo podobne języki, ale no jednak inne, plus inny alfabet. A no to rzeczywiście jest. Więc jakby Polak pojechał do archiwum gdzieś na Ukrainie, no miałby problem duży, żeby z tych archiwów korzystać. Więc Turcy mają problem, żeby w ogóle badać pierwszą wojnę.
ale to jest, dla mnie Imperium Osmańskie jest fascynujące, zwłaszcza jej udział w pierwszej wojnie. No nie, ja byłem w szoku, jak się dowiedziałem, jak to wszystko funkcjonowało, bo też miałem taką wizję chorego człowieka Europy, armia to była fatalna, prawda, zdemoralizowana i tak dalej. No nie. Też do mnie na początku przewijały się to, ile, że to tak gdyby Niemcy nimi dowodzili, jak gdyby nie Niemcy, to już w ogóle tam by nic nie było. Co też jest bzdurą, nie? Oczywiście wkład Niemców jest ważny, żeby nie było. Tak jak się na Ukrainie wkład amerykańskich doradców i innych jest dość ważny, ale to jednak dzisiaj Ukraińcy walczą, ukraińscy oficerowie i tak dalej. I w pierwszej wojnie to byli osmańscy żołnierze, celowo mówię osmańscy, nie Turcy, i to byli osmańscy oficerowie w dużej mierze, nie? Tam Niemcy się pojawiali, ale to był niewielki procent, szczerze. To i Niemcy i nawet siły austro-węgierskie. To jest kwestia taka, że były po prostu zasada maksimum efektu przy minimum kosztów, nie? Dlatego starano się tam wysyłać jak najmniejsze takie jednostki, które by coś pomogły. I rzeczywiście pamiętam, spotkałem w archiwum, jeszcze jak pisałem swój doktorat, Niemca, który, pamiętam tylko, że Jan miał na imię, pisał doktorat o Niemcach w Turcji, ale tureckiego też nie znał, nie? Także tu wiesz, to jest temat dużo bliższy jak gdyby i poważniejsza praca doktorska, nie? Ale jednak nie uważał turecki za stosowny, więc widać, Niemcy mają nadal do Turków takie podejście jak w czasie I wojny światowej. Nie? Czysto. Znaczy, w pierwszej wojnie z tego, co do mnie doszły gdzieś tam takie odpryski pewnych rzeczy, na początku była duża nieufność, mimo że tam niemieckie misje działały od dawna nad Bosforem, na początku była duża nieufność, ale z czasem, w czasie wojny wzajemnie się do siebie trochę przekonywali. Nawet von Sanders, który był takim typowym Prusakiem, wręcz stereotypowym, z charakterem bardzo, bardzo trudnym, to tak delikatnie ujmując, z czasem zaczął doceniać tych osmańskich współpracowników, prawda, i tak dalej, a nawet w niektórych przypadkach preferował ich nad niemieckich oficerów, którzy, no, nie oszukujmy się, też nad Bosfor nie trafiał pierwszy stąd niemiecki. Nie? W czasie wojny. Były pojedyncze przykłady dobrych oficerów, ale generalnie to nam się nie popisali, przynajmniej na Gallipoli się nie popisywali. Dlatego na przykład Piotrek Nykiel w Polsce jest fenomenalnym gościem, bo on zna turecki i te jego prace, jak się czyta, to powiem ci, że są lepsze od anglosaskich na przykład. No tak, no jest turkologiem, zresztą pozdrawiam go serdecznie, pewnie mnie nie będzie nas oglądał, ale fakt też się wyhabilitował, jego habilitacja została zatwierdzona w oparciu o książkę Mahometanie Werny Chory, Turcy na froncie galicyjskim. O tym bardzo ciekawy temat, chętnie do niego książkę w końcu przeczytam. Przyznam szczerze, też jej nie czytałem. Ale zrobiłem to, co wiesz, raz, że po pierwsze, znane nazwisko, tak, wiem, czym to... Znam człowieka z innych publikacji, przejrzałem bibliografię, przejrzałem przypisy i jest okej, okay, no, więc po prostu kupiłem natychmiast, tak, wstawiłem na półkę, a że to 700 stron, to tak jakoś trochę... Powiem ci, że ja czytam tę książkę o tych operacjach morskich w Dardanelach i w zasadzie ja też ufaj, ale sprawdzaj, więc przeglądałem całą dokumentację admiralicji brytyjskiej, powiem ci szczerze, w zasadzie tam... Jeśli można się czepić, to na przykład takich kwestii, że nie wiem, że w książce jest napisane, że Queen Elizabeth na przykład wystrzelił 13 pocisków, a w dokumentacji jest 11. Ale to są już takie pierdoły, przepraszam, takich słów używam, że to dosłownie na takim poziomie. Reszta jest naprawdę, nie ma się co doczepić, nie? Więc to pokazuje jakby klasę. Nie? Fajnie, że mamy w Polsce, prawda, i też pokazuje, że my w Polsce nie musimy się wstydzić. Naprawdę mamy dobrych historyków, nie? I musimy, to też po sobie widzę, my musimy, i to jest do mnie, też sam sobie przytyk robię, żeby nie było, że tylko się chwalę, my musimy trochę wyjść do świata generalnie i się tym chwalić, nie? Bo tak, jak się czytamy w polskich historyków, to naprawdę nie ma różnicy, albo są naprawdę gorsi, nie? Może ten językowo to jest ciekawsze, ale to często są powielane stereotypy, bzdury. Petera Harta, książka o tej historii militarnej pierwszej wojny, to jest tragedia, nie? Mam, ale nie czytałem, przyznam. Nie mam, ale czytałem z kolei. Nic nie tracisz. Tak ci powiem. Rozumiem, że jakbym przeczytał, to bym nie miał. Znaczy, jak zobaczysz front wschodni, to po prostu się za głowę złapiesz, nie? Także, no nie, 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 nie. Więc, przy czym Peter Hart to jest z tego, co każe muzealnik z Imperial Museum, więc Nie stricte historyk wojskowy, ale to już mniejsza z tym, nie? To nie, jakby to nie, no załóż, to nie usprawiedliwia tego, żeby bzdury powielać, nie? Zdecydowanie tak.
No dobrze, to w takim układzie myślę, że możemy tą dyskusję zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i Tobie, Paweł, dziękuję bardzo za interesujący, mam nadzieję, nie tylko dla mnie wywiad. Mam też trochę innych wywiadów i recenzji na kanale. Zapraszam zainteresowanych do zapoznania się z nimi, a tak to na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki, do zobaczenia, cześć.